Cześć! Zapraszam Cię do kolejnego już ósmego odcinka mojego podcastu. Tym razem gościłem Radka Paluszaka, który jest doświadczonym specjalistą SEO na co dzień pracującym w firmie Suso Digital na stanowisku CTO. W trakcie rozmowy z Radkiem rozmawialiśmy o dwóch zagadnieniach. Pierwsze, różnica SEO w Polsce a za granicą. Radek zrealizował setki projektów na całym świecie, dzięki czemu łatwo wychwycić mu różnice pomiędzy poszczególnymi rynkami. Drugi temat to. Temat o budowaniu i skalowaniu nowoczesnej agencji SEO. Radek opowiada tu o sposobie, w jaki skaluje się SUSO, w jaki sposób budują procesy, automatyzują pracę czy prowadzą rekrutację. Rozmowa z Radkiem będzie ciekawa dla wszystkich tych, którzy prowadzą swój biznes lub chcą świadczyć swoje usługi poza granicami naszego kraju. Zapraszam Cię do jej wysłuchania lub obejrzenia. Przypominam również, że dla słuchaczy i widzów podcastu przygotowaliśmy specjalny link do rejestracji w Senuto. Jeśli się przez niego zarejestrujesz, możesz korzystać z senu to przez 30 dni zupełnie za darmo. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli masz jakieś pytania do mojego gościa, napisz je w komentarzu. Radek postara się na nie odpowiedzieć. Cześć Radek. Cześć. Miło Cię gościć w moim podcaście. Na początek, jak ze wszystkimi gośćmi, przedstaw się i powiedz, co na co dzień robisz. No to cześć, jeszcze raz. <laughs> Jestem Radek Paluszak. I w sumie, czego ja nie robię. <laughs> Jestem w zarządzie firmy, która pod swoim prasolem ma cztery agencje SEO. Mhm. Aktualnie odpalam jeszcze z moim serdecznym kolegą Rafałem, pozdrawiam serdecznie, agencję outreachową. Mhm. To podlinkujemy Czyli też. Można powiedzieć, e, zajmującym się link buildingiem, ale, ale typowo przez Outreach. Mm -hmm. No i współtworzę jeszcze jedną agencję SEO, żeby tego było mało. Mm -hmm. w, zasadzie, w zasadzie te cztery to bardziej są brandy, aniżeli agencje SEO, ale to może na tym Bo to, to... działacie no. w takim modelu white label, tak? W przypadku niektórych z tych usług. Też, natomiast e, no te cztery brandy budujemy z różnymi... E, celebrytami, okay. blogerami seowymi. No i każda, każda agencja ma odrobinę inny proces, mm -hmm. tak naprawdę. No i dlatego się z tego zrobiło cztery. Okej, okay, ale głównie to są rynki zagraniczne, tak? Bo to też jest istotne dla na naszej dyskusji. Tak, tylko i wyłącznie angielskojęzyczne. Czyli Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, czy... Trochę Australii, okay. zdarzy się od czasu do czasu RPA, ale to już powiedzmy rzadko. No i też o dziwo y, mamy klientów y, pod angielskojęzyczne strony, a na przykład na Hongkong, Filipiny, y, bo też frazy typu mm -hmm. outsourcing IT. Mm -hmm. no, no, tak, no tak. Może to jest takie uniwersalne, ale y, tego rodzaju frazy są. Są popularne. Okej, okay, super. To, to ciekawe doświadczenie. Nie, nie, mieliśmy, nie miałem jeszcze gościa, który by cztery agencje SEO prowadził, ale to myślę, że <grym> ciekawe wnioski można wyciągać, mając taki szeroki przegląd pola, powiedzmy. Każdemu gościowi zadaję pytanie, jak się znalazłeś w branży SEO, jak to jest, że od miejsca, gdzie nie umiałeś, SEO jesteś w miejscu, gdzie masz udział w czterech agencjach. <grym> Prześlećmy tą historię, bo to też jest zawsze dla mnie ciekawe. E, jasne. W sumie to może być nawet odrobinę ciekawsza historia z tego względu, że ja w SOS zostałem zupełnie przypadkiem. Mhm. Jak jestem Jak większość. Natomiast ja Jezu, od chyba jak miałem 14 lat, już robiłem jakieś tam strony internetowe mhm. i zawsze chciałem być programistą. Okay. E, tworzyć programowanie, strony, jakieś tam webowe apki. E, no i. Po moim pierwszym pobycie w UK wróciłem do Polski, szukałem pracy właśnie jako web deweloper. Poszedłem na takie jedno interwiu, ale okazało się, że wcale nie szukają web dewelopera, tylko serowca. No i okay. w pierwszej chwili miałem takie, kurde, co ja tu robię w takim pracy, nie? Jak, jak nie ma dla mnie tej pracy, którą, na którą aplikowałem, ale tak. To było tak, że komuś się pomyliły te funkcje? Czy? Strategia A, okay. rekrutacyjna taka okay. właśnie. No bo jak się zastanowisz nad tym, no to stosunkowo łatwo jest przekonwertować web dewelopera mm -hmm. na seo no nie, Background techniczny już jest solidny mm -hmm. no nie? i ten cały stack. No i w sumie spodobało mi się, jak wtedy chyba kierownik, czy dyrektor działu SEO na tej rozmowie opowiadał o tym mm -hmm. SEO i stwierdziłem... Hmm, że spróbuję być pozycjonerem, a że potrzebowałem pracy. To... I to był rok 2010. 10, okay. Czyli już 11 no. lat jesteś tutaj. 11 lat później, cały czas tutaj. Okay. Ty Byłeś w tej agencji i potem długo pracowałeś w polskich agencjach? Bo widziałem na LinkedInie, że kilka lat w Polsce spędziłeś, tak? To... Tak, no pracowałem w takiej sporej agencji y, przez 4,5 roku. Mhm. Później jeszcze przez pół roku bodajże. Robiłem in-house SEO i trochę programowanie w firmie kuponowej, mhm. która głównie działała na Niemcy. Okay. No i później już przemigrowałem z powrotem do Anglii i od, od wtedy cały czas pracuję na rynki angielojęzyczne w większości. Tak naprawdę ostatnio myślałem na ten temat i mówię, kurczę, jakbym miał podliczyć kraje, w których byłem versus te, na które robiłem SEO, to by listy były po prostu tak niewspółmierne, że, że masakra, no, nie? no bo e, jednak SEO robiło się praktycznie na wszystkie rynki mhm. albo wszystkie te kluczowe rynki w Europie i bardzo dużo e, na całym świecie, Azji, kurczę, mhm. południowej Ameryce i tak dalej, na... Ale jednak angiel, anglojęzyczne teraz przeważnie. Łatwiej z językiem, łatwiej z dostępem do specjalistów pewnie i, i biznesowo więcej budżetu pewnie. Tak, no i jednak dużo jest klientów, okay. no nie? więc pozyskanie klienta jest, jest trochę łatwiejsze, no bo masz większą, większe pole manewru. Tak, natomiast... Hmm. Trudne jest z Google. No tak, no tak. Większy, więcej klientów, większa konkurencja. To jest no. naturalne. Miejsce jest 10, tak jak w innych krajach. Tak. Właśnie chciałem też o tym z Tobą porozmawiać, o różnicach SEO w Polsce i SEO za granicą. No, masz to doświadczenie, że byłeś w Polsce, masz to doświadczenie, że byłeś za granicą, więc myślę, że jesteś odpowiednią osobą, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Czy w ogóle widzisz, że w Polsce robi się SEO inaczej niż w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii? Wiem, że inaczej. Natomiast jak, jakie ty te największe różnice dostrzegasz i w których obszarach one występują? Wiesz, co wydaje mi się, że troszeczkę mnie przeceniasz, że mogę to jakoś super porównać. No, bo jednak od prawie pięciu lat nie jestem na lokalnym rynku. Mm -hmm. Natomiast na pewno na samym początku głównie zauważyłem potężne różnice. W pierwszej kolejności takie, że pozyskanie linków jest o dziwo trudniejsze mm -hmm. na zagranicę. W Polsce wiesz, mamy sporo firm mm -hmm. oferujących marketingowych, tak. linki. tak, Content marketing, mamy wiesz, większość rzeczy się opiera na zapleczach, mm -hmm. jednak dużo firm ma potężne zaplecza, zasoby w to ładują i tak dalej. Natomiast no stany, przede wszystkim Wielka Brytania, no to tutaj jest outreach. Mm -hmm. no nie. Czyli faktycznie szuka się stron, które istnieją w danej niszy, poddany pod dany biznes, jakiś. jakiś yy tematycznie powiązanych, no nie? I dopiero się do nich pisze, mówi mm. dzień dobry, ja chciałbym mm. tutaj fajnego linka, masz fajną stronę. Mm -hmm. <grym> to już jest kwestia piczowania no, no tak, metod. Mniej więcej tak to <grym> wygląda. Nie? myślisz, dlaczego tak się dzieje, że w Polsce jest to, nie wiem, w ramach platform yy, z, powiedzmy skomunikowane, a w Stanach czy w UK takich rzeczy nie ma, nie funkcjonują? Mm. Wiesz co, to jest dobre pytanie, no bo nawet jak Pomyślę sobie o platformach, które mimo wszystko gdzieś tam istnieją na, na Amerykę czy Wielką Brytanię, no to oni też raczej się prezentują jako firmy, które gdzieś tam nie mają wszystkiego na swoich zapleczach, czy tam, czy tam budują linki właśnie w oparciu o outreach. Tak? Mhm. No i wydaje mi się, że różnica tutaj może być przez to, że piętnowanie jest dużo większe. Okay. Tak, że jak powie się klientowi, o dobra, tutaj jest platforma, kupiłem, no to dużo ludzi mhm. będzie panikować, tak, no bo mhm. Google zabrania mhm. oczywiście, tak. Czy bardziej respektujesz te guidelines Google, tak? Myślę, że to by się do tego sprowadzało, tak? No, Google wydaje mi się, że jest, że może trochę łatwiej jest mu e, znaleźć jakieś podobieństwa, chociaż też nie wiem, no, nie wiem. Myślę, że to się jednak sprowadza do, okay, do etyki e, pewnego do, do rodzaju. Etyki, no. okay. To jeszcze sobie wrócimy do metod robienia SEO, ale chciałem też o takie otoczenie biznesowe zapytać. W Polsce jakby modele rozliczeń są różne, jeżeli chodzi o usługi SEO. Teraz najczęstszym to jest model Flatfi, Timesheet Kiedyś jeszcze królował taki model rozliczeń za efekty, co się wiązało nie wiem, z mierzeniem pozycji i rozliczaniem za określoną pozycję. Jak to wygląda w UK i w Stanach? Praktycznie tak samo. Teraz okay. też jest raczej budżet określony. W ramach tego budżetu jest albo x godzin, albo jakieś zadania, które są do realizacji. I, I po prostu to działa w takim trybie abonamentowym. Wydaje mi się tutaj, co może się różnić, to to, że duża, i, duża część kontraktów, przynajmniej tych, przez które ja się gdzieś tam przewijam, mhm. wśród konkurencji naszych, są krótsze. Okay. Tak, no bo rzadko kiedy jest podpisywana umowa na 12 miesięcy i ona po prostu jest i nie da się z niej wykaraskać, mm. tylko jest albo nie wiem, z miesiąca na miesiąc mm -hmm. płacony abonament i, i tak sobie to działa. No i jak klient jest zadowolony, to zostaje. Albo jest na przykład tak jak my często robimy, że jest minimum 4 miesiące mm -hmm. tak, tak żeby. Klient powinien zobaczyć wykazać, te tak. efekty, tak, żebyśmy mogli się wykazać. No i później, jeśli chce, może zrezygnować, jeśli nie, no to co miesiąc okay. dostaje po prostu fakturę i tyle. To w przypadku takich umów nieterminowych, czyli z miesiąca na miesiąc opłat, to często się zdarza, zderzacie z taką sytuacją, że nie wiem, zrobiliście coś, nie przyniosło to jeszcze efektów, a klient już się wycofuje? Bo to pewnie byłby, byłaby obawa polskich firm, które raczej nastają na to, żeby umowy były terminowe i ten minimum 6-12 miesięcy to, to gdzieś tam standard na rynku. Mhm. Na pewno się zdarzy, ale to jest mały odsetek klientów. Tak naprawdę, no bo wiesz, no zawsze w każdej agencji, myślę, że na całym świecie zdarzy się pan, który zadzwoni mm -hmm. po trzech dniach i powie: O, dobra, zapłaciłem fakturę, gdzie moje pozycję, <laughs> No nie, ja tutaj sprawdzam i nie ma, nie? Mm -hmm. Ale tak naprawdę, no, jak spojrzymy sobie na to i odpowiemy szczerze, no to, to będzie odsetek takich klientów. No nie, jednak większość tutaj na pewno już, biorąc pod uwagę ten angielskojęzyczny rynek, Klientów jest na tyle świadoma, że wiedzą, że no to mm -hmm. troszkę potrwa. Czy okay. tak? chciałem właśnie Cię zapytać o tą świadomość. Wydaje Ci, się, że ona jest większa uśród klientów za granicą niż w Polsce? Czy mm -hmm. no, bo tam wiadomo, trochę internet szybciej był w Stanach i trochę e-commerce szybciej był, więc trochę więcej czasu mieli lokalni klienci, ale czy ta świadomość jest większa, mm -hmm. twoim zdaniem? Porównując świadomość sprzed pięciu lat, <laughs> okay. wtedy, jak działałem tutaj na co dzień, to na pewno. Okay. Ja tylko nie wiem, czy to jest kwestia tego, że przez 5 lat może sporo się zmieniło w Polsce? Mhm. Na pewno na tak. Też, rynku. Też, się, też się dużo zmieniło w Polsce, ale, ale pewnie nie aż tyle, żebyśmy dogonili mhm. się tam w kontekście świadomości te rynki zagraniczne. Mhm. Wiesz, tak znowu jak sobie pomyślimy na ten temat no to w USA jest dużo 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 więcej agencji SEO. Agencje są bardziej świadomi, że każdy chce im sprzedać mm -hmm. z każdej strony. Nie? bo tam komercjalizacja jest potworna. Mm -hmm. e, tak, no i z, przez samo to pewnie Klient jak trafia do agencji, no to już pewnie był z paroma agencjami okay. wcześniej, okay. przynajmniej jest bardzo duża szansa na to. No i jak wiemy, uh -huh. pierwsza agencja jak jest udana, no to super, jak nie jest, no to uh -huh. po prostu się uczysz. No, nie? no i tutaj z tego też ta świadomość pewnie wynika w pewnym sensie. Takie postrzeganie usług SEO, bo w Polsce trochę jest tak, że... Na pewnie przez rynek, trochę powiedzmy zepsuty, klienci często postrzegają usługę SEO jako coś złego. Znaczy, nie wiem, dzwoni handlowiec i oferuje SEO, no to jakby jest równanie z oszustem często polskich klientów. Co oczywiście jest złe, bo, bo większość agencji jakby jest w Polsce teraz jest dobra, natomiast no, kilka agencji pewnie spowodowało, że takie jest postrzeganie. Czy spotkałeś się z czymś takim, nie wiem, na rynkach zagranicznych? Myślę, że nie. Zresztą. Kurczę, no większość klientów, z jakimi ja rozmawiam, czy to są potencjalni, bo cały czas mam z nimi kontakt, żeby nie wejść z sprawy, <noise> czy to są gdzieś tam klienci, co do nas trafili, czy yy, jacyś znajomi, no to większość uważa, że SEO jest im potrzebna, <noise> tak? I jednak utrzymuje to, powiedzmy, jako jeden element całego budżetu marketingowego, jako coś, co, co, bez czego nie mogą istnieć praktycznie. <noise> nie? Yy, także, no nie wiem... Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, bo zakładam, że tak, no to, no to może tutaj też jest, też jest jednak spora różnica, mm -hmm. jeśli o to chodzi. Okay. A w samej pracy z klientami jakąś różnicę taką zauważyłeś kluczową? Nie wiem, w tym, jaki, jakie podejście musisz stosować do klientów, w jaki sposób z nimi rozmawiać, jakim językiem, jakie tutaj różnice głównie widzisz. No pewnie też patrzę z perspektywy doświadczenia sprzed pięciu lat, ale załóżmy, mm -hmm. że tutaj niewiele się zmieniło w kontekście takiej day-by-day day pracy. Wiesz, co my mamy odrobinę specyficznych klientów, bo bardzo dużo z nich przychodzi od blogerów seowych, więc tutaj też jednak hmm. ta świadomość jest większa i w pewnym sensie umiejętności również, tak? No bo hmm. jednak powiedzmy, nie wiem. Ponad połowa z nich będzie już robiła SEO na swojej stronie, optymalizowała ją i działała z linkami coś tam na swoją rękę, a później albo do, do, dojdą do finansowego poziomu, albo mhm. do poziomu, kiedy już nie umieją więcej mhm. zrobić, tak? No i przychodzą do nas. Nie? Okay. Także. E, także, także no, z nimi trzeba rozmawiać mm -hmm. tak jakbyś rozmawiał z no nie <laughs> raczej z takim power userem, tak? okay. natomiast jeśli chodzi o klientów, którzy nie są z tej branży, albo w ogóle to jest dla nich, że tak powiem Pierwsza, pierwsza jakaś mm -hmm. tam jazda kolejką, no to edukacja, no nie? Ale to myślę, że jest tak samo mm -hmm. jak, jak u nas w kraju. No tak, tutaj edukacja też jest bardzo istotna. Czyli wy taki macie, powiedzmy, customer journey, polegając na tym, że jakiś wasz klient uczy się na blogu, nie? Mata Digitego, a potem się z wami gdzieś tam kontaktuje już, umiejąc coś, tak? Sporo takich mm. jest. Tak. No to ciekawy bardzo model, bo macie gdzieś tam już dzięki tym influencerom wyuczonych klientów. Mhm. Mm no, okay. ale to powiem ci, że czasami jest bardzo obosieczny miecz, bo jednak zresztą sam wiesz jak uczysz się SEO, no to masz różne źródła, mm -hmm. tak? Jeśli masz tylko jedno, no to idziesz w tą stronę, co to źródło cały czas mm -hmm. cię prowadzi, no nie? A później się okaże, że w praktyce coś wygląda troszeczkę inaczej mm -hmm. albo w agencyjnym ży życiu wygląda coś troszeczkę inaczej, no i wtedy mamy czasami, mm -hmm. wiesz, ciężką rozmowę z klientem. Ciężkie pytanie. Nie, nie chcemy mu budować 50 linków miesięcznie, mm -hmm. bo to nie ma sensu, tak? Mm -hmm. Zamiast tego włóżmy ten budżet w content, nie? A czy uważasz, że firma z Polski Agencja SEO może gdzieś tam na rynku brytyjskim i na rynku, nie wiem, amerykańskim pozyskiwać klientów? Myślę, że jak najbardziej. Natomiast no, musimy się liczyć z tym, że budżety, no mhm. nie? linki będą pewnie troszeczkę droższe niż mhm. na Polskę. No i trzeba się mierzyć z tym, że konkurencja jest bardzo, bardzo, bardzo mhm. duża. Jak wy to robiliście? Bo często jest tak, że, no nie wiem, jak wchodzi firma ze wschodniej Europy do Stanów, to jest traktowana jak firma ze wschodniej Europy, czyli taki dostawca tanich usług. Jak to minąć? Czy wy się komunikujecie jako firma polska, czy jako spółka brytyjska? Jak to tak komunikacyjnie ograliście, bo to jest dla mnie no ciekawe? No tutaj muszę powiedzieć, że komunikujemy się jednak jako spółka brytyjska, która ma po prostu oddział w Polsce yy, duży. Okay, ale to nie przeszkadza, że nie macie takich native speakerów? Czy jesteście już po prostu na. Czy, czy do klientów, nie wiem, są native speakerzy dedykowani? Nie, znaczy to. Może powiem Ci, jaki mamy mhm. układ Dobra. w agencji. E tak. Mamy na pierwszej linii mamy client menedżerów, czyli mhm. powiedzmy pion obsługi klienta. Mhm. E I to oni się kontaktują z klientem, tak? Ja odciąłem seowców od kontaktu z klientem, mhm. chyba że muszą wytłumaczyć coś technicznego, okay. albo coś po prostu przerasta. Mhm. Powiedzmy ten głuchy telefon w przekazywaniu od technika do, mhm. do opiekuna klienta. No i tak naprawdę nie, nie mamy native speakerów, mhm. e, tak? Mamy po prostu osoby, które dobrze mówią po angielsku i nie było z tym nigdy problemu. Nikt nie przyszedł i nie powiedział, że ja nie chcę, bo tutaj to nie jest. native chcę, speaker. wyobrażam sobie, że gdzieś tam w Stanach pewnie jest to mniejszy problem, a w Wielkiej Brytanii bym to postrzegał pewnie jako problem. Nie ma tu różnicy? Myślę, że też nie. Okay. Myślę, że też nie. Jedynie co to na pewno odnośnie kontentu, no to niektórzy klienci sobie życzą, zwłaszcza w, z Wielkiej Brytanii, żeby jednak native im pisał content. Tak? No mm -hmm. bo mamy oczywiście pisarzy również po filologii mm -hmm. e, i, i no nie są native'ami, no ale mamy, musimy też mieć mm -hmm. pisarzy, którzy są, którzy są native'ami. Człowiek po filologii angielskiej lepiej zna angielski niż Amerykanin pewnie. E, zdecydowanie. Zdecydowanie. Zresztą, ojej, ostatnio czytałem trochę o niuansach językowych między amerykańskim angielskim a brytyjskim, i, i poskładałem się. Jak parę mm -hmm. zdań przeczytałem, które w angielskim w, w amerykańskim są zupełnie inne. To jest taki uproszczony angielski, tak, tak zwany. No, i w ogóle oj, to był szok, bo dużo rzeczy było nie, dla mnie niegramatycznych. Nie? Mm -hmm. okay. Ale to jest, to, jest, to jest też fajne, bo masz mniejszą barierę, pewnie, żeby mówić gdzieś tam w Stanach niż w Wielkiej Brytanii. Przynajmniej ja tak to dostrzegłem, bo. Dużo łatwiej mi się z Amerykanami porozumiewa niż z Brytyjczykami, bo w Wielkiej Brytanii są różne akcenty, nawet w Londynie północna dzielnica Londynu trochę inaczej niż wschodnia się tam akcentuje, a w Stanach się tam zawsze to było dosyć proste dla mnie. Tak, tak, jak najbardziej. Ale powiem Ci też, że mm, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to jest na tyle wielki kraj że oni między sobą też czasami mm -hmm. nie wiedzą, czy ktoś powiedział tak, bo mówi po prostu bardziej lokalnie, mm -hmm. używa jakichś tam sentencji czy tam zwrotów, tak? Mm -hmm. czy po prostu nie umie angielskiego. Okej, okay, okej. Okay. łatwiej się Wam pracuje na UK, czy łatwiej na Stany? Trudne pytanie. Myślę, że tak samo. Na UK jest troszkę trudniej pozyskać linki. Okay. <laughs> A jeśli chodzi o klientów, ich mentalność, podejście, to troszeczkę bardziej agresywni pod względem tego, jak dużo wymagają są na Stany. Są klienci w Stanach, tak? No mm -hmm. bo tam, wiesz, ostatnio też. Oglądałem taki stand-up, że w Stanach Zjednoczonych chcesz wszystko mieć wczoraj i jak bierzesz telefon do ręki, żeby coś kupić na Amazonie, to już chcesz, żeby to mm -hmm. było trzy minuty temu To jest drzwiami. Właśnie ostatnio nie? też widziałem taką mema, że jak w Europie Zachodniej gdzieś tam wyjeżdżasz na urlop, to ustawiasz autoresponder, że napisz do mnie za trzy tygodnie, a w Stanach masz autoresponder, że wyszedłem do restauracji, będę za godzinę. No. Tam jest wysoka konkurencja niestety. To no. kraj, który wiele wymaga od, od obywateli, żeby... A powiedz mi jak na takim dużym rynku jak Stany Zjednoczone to w jaki sposób wy tych klientów pozyskujecie poza nie wiem poza oczywiście współpracami z influencerami to mówię tutaj w kontekście tego jak polskie firmy mogłyby to potencjalnie zrobić bo ten rynek jest bardzo duży. Czy macie nie wiem, jakieś direct sales czy, czy czy tylko tych influencerów czy outreach też czy jakieś inne metody. Ostatnio trafiliśmy na niszę CBD. Trochę przypadkiem, bo firma, która tworzy taki white, white label produktowy mhm. dla, dla firm, które chcą wejść w rynek CBD, widziała mój webinar. I okay. tak gdzieś tam trafiliśmy na, na mhm. że tak powiem, ich talerz, no i tam jest sporo klientów, którzy praktycznie wszyscy są zainteresowani mhm. współpracą z nami. No a tak, no to faktycznie powiem szczerze, że większość jednak przechodzi z poleceń, tak? Przez, okay. przez blogerów. Okej, okay, a czy właśnie wy nawiązaliście taką sytuację, że ktoś miał jakiś audience, a wy dostarczaliście usługę i to polegało na tym, że jesteście po prostu konkurencyjni cenowo, czy konkurencyjni jakościowo? Czy obie te cechy hmm. łączycie? Bo pewnie, nie wiem, gdyby Mad Digital zdecydował się na amerykańską agencję, tak zakładam, bo nie wiem, jaki macie układ, to by go kosztowało drożej. Czy to jest jakiś model, żeby być takim white labelem dla jakiejś lokalnej agencji, lokalnego influencera? Wiesz co, no, jeśli chodzi o ceny, no to mamy ceny raczej rynkowe. Okay. E, tak? Także tutaj, tutaj nie szukałbym jednak różnicy w cenie. Mm -hmm. e, jeśli chodzi o jakość, no to tutaj też coś, co może odrobinę różnicować polski rynek, zwłaszcza niektórych agencji SEO, do, do tego, co panuje w UK czy, czy w USA. Że no, stawia się klienta na pierwszym miejscu. Tak? I co jest ciekawe, jakby szukanie gdzieś tam fraz, co też rozmawialiśmy chwilę mm -hmm. o tym wcześniej przed nagraniem, szukanie fraz i trzymanie gdzieś tam w trackerze, to mm -hmm. już nie jest coś, co, co mm -hmm. w ogóle stosujemy, mm -hmm. e, tak, no bo staramy się, mm -hmm. staramy się uzyskać sukces klienta mm -hmm. e, no i przez to e, zdobyć nasz sukces, że tak mm -hmm. powiem, tak, więc tutaj ustalamy cenę z klientem, monetyzacja jest istotna, wiesz, to ile klient naprawdę może zrobić zwrotu z inwestycji korzystając z naszych usług. Okej, okay. a co się dzieje w Stanach i Wielkiej Brytanii, bo porównałeś to, ale mhm. chodzi o to, że jakość usług w Stanach i Wielkiej Brytanii jest niższa, tak, w twojej opinii? Nie, właśnie miałem na myśli to, że musisz stawiać klienta na pierwszym miejscu. Okay. Tak? Musisz stawiać jego biznes na pierwszym miejscu, no bo on zaraz odejdzie. Mhm. Nie, nie ma długich Umów, więc musisz kurczę, zakasać rękawy, tak, i pracować mocno na to, żeby on miał jakiś efekt mm -hmm. z tego. Tak okay. więc, więc tutaj stawianie na jakość plus klienta jest jednak na pierwszym miejscu. A jeżeli chodzi o stany, to targetujecie całe stany, czy jakoś sobie to dzielicie, nie wiem, na, na regiony, czy, mm -hmm. y, czy na stany konkretne, nie wiem, Kalifornia czy, czy mm -hmm. Nowy Jork? To zależy od niszy. Tak? Okay. Ulubiona odpowiedź pozycjonera to zależy. <noise> tak, tak to zależy. <noise> tak? No bo wiesz, mamy klientów, którzy wiesz, wysyłają na całe Stany. Tak? Mm. No to wtedy staramy się iść jednak pod frazy krajowe. Tak? no ale oczywiście, wiesz, no, że tak powiem, lokalizacja w Stanach jest olbrzymia. Tak? Mm. więc jak ktoś będzie szukał nie wiem, tutaj nie chcę użyć głupiego przykładu, coś tam near me, mhm. tak, no to będzie miał zupełnie inne wyniki, tak, mhm. w różnych lokalizacjach, na różne stany, tak, ale no to zależy wszystko od fraz jednak, nie, no bo wiadomo, że jak ktoś jest prawnikiem w Nowym Jorku, no to mhm. te frazy globalne, czy może nie globalne, ale krajowe są bez sensu. Dobra, to pogadajmy teraz o takiej charakterystyce realizacji usług. Mhm. Może zacznijmy od link buildingu. Mówisz, że skupiacie się na outreach'u i to jest jakby jedyna metoda, czy są jakieś jeszcze dodatkowe? Wiem na pewno, że Mad Diggity też ma taką usługę zamkniętych sieci PBN-ów, więc to też jest powiedzmy coś, co da się porównać do polskiego rynku, ale są jeszcze jakieś różnice albo inne metody, które stosujecie i które różnicują trochę rynek polski od brytyjskiego i amerykańskiego? My w agencji robimy tylko outreach. Mhm. Tylko okay. i wyłącznie. Tak, mamy zespół ludzi, którzy siedzą... Cały mhm. dzień piszą maile, negocjują ceny, organizują content, szukają, robią prospecting, szukają miejsc na publikacje, mhm. bo wiesz, jeśli masz klienta ze sporym budżetem, któremu musisz dostarczyć, mhm. wiesz, powiedzmy, 50 linków w jakiejś niszy garażowej na przykład mhm. co miesiąc no to tak naprawdę znalezienie tych miejsc, no jest placementów, zrobi się trudne po kilku miesiącach. Mm -hmm. nie? A to korzystacie z jakichś takich narzędzi, nie wiem, Snow.io czy, czy jakiś swój? Tak, tak. Okay. jesteśmy na Snow.io. Przez chwilę korzystaliśmy z Pitchboxa, ale on szybko się zrobił bardzo drogi. Okay. Stworzyliśmy częściowo wewnętrzne narzędzie też, które pomaga nam w prospectingu i w Wysyłaniu pierwszych maili, a później jestem na etapie szukania narzędzia typu shared inbox, okay. żebyśmy mogli sobie wszystko wpiąć, wszystkich jakby. Taki Thunderbird, ale w chmurze. Okej, okay, okej. Okay. Hej, przerwę tylko na chwilę. Podcast Damiana Sałkowskiego jest realizowany przez Senuto. Jeżeli chcesz sprawdzić widoczność swojej strony w Google, znaleźć najlepsze tematy na bloga lub monitorować pozycję klientów w wynikach wyszukiwania, to Senuto jest właśnie dla Ciebie. W opisie pod filmem i w notacie do odcinka znajdziesz link, dzięki któremu przetestujesz Senuto aż przez 30 dni za darmo. A robicie, nie wiem, treści sponsorowane, czy jakieś link insertion, czy, czy jakieś inne metody, czy nie linki z sidebarów kupujecie? Jak to, czy to zależy od konkretnego case'u? Linki z sidebarów na pewno nie. <grym> czy tam z menu jakieś sidebar, jak to wygląda najczęściej? Nie, nie, nie. To są, to są przeważnie artykuły, które my produkujemy, okay. piszemy lub w których kontrybujemy jakieś, jakieś dane tak i czasami link in session, czasami wiesz, robimy sobie listę mm -hmm. linków jakie ma na przykład jakiś konkurent patrzymy mm -hmm. gdzie są 404 i piszemy sobie a, i mówimy, links tak? tak, i mówimy hej podmięcie mm -hmm. tego linka bo ten nie działa nie? a jakby nie ma, nie wiem no w Polsce też się nie stosuje yellow pages ale w Stanach czy w UK są jeszcze takie metody albo nie wiem linki z for, linki z blogów też są jeszcze w Polsce takie metody, co prawda one już nie są mainstreamie, ale nadal są gdzieś tam używane. No, wiesz co, testujemy trochę taki crowd link building, powiedzmy, mhm. no to można powiedzieć szeptanka. Okay. Robimy takie katalogi główne, powiedzmy, nie wiem, typu Yelp, Better Business Bureau, ale to tylko dla. Tylko dla kampanii lokalnych. Czyli tam, gdzie macie GMB, tak? Mm -hmm. Skonfigurowane. No. no, bo to wszystko pomaga, nie? Mm -hmm. Name address, phone number. Okej, okay. a pbn -y też yy, robicie? Czy, czy może wy nie robicie, bo tak jak powiedziałeś, sto, stosujecie outreach, ale czy robi się jakby w branży? O tak, na pewno. Na pewno. Są sporzy dostawcy domen, y, ludzie budują sobie, sobie linki, ale czy znaczy linki, PBN. -y. Ale to się robi trochę trudne, moim zdaniem, i kosztowne, mimo mhm. wszystko. Jeśli chcesz mieć, powiedzmy, sieć bezpieczną, mhm. tak, no, to, no to jednak te koszty będą spore. No nie? I wydaje mi się, że tak jak my swoją drogą, no to okej, okay, zbudowalibyśmy jakąś domenę, wrzucilibyśmy tam, nie wiem, 100 artykułów, później zbudowali z tego jeszcze, nie wiem, 20 linków, no mhm. i wtedy byśmy musieli tą domenę zaparkować, żeby miała jeszcze jakąś moc. Mhm. Nie? I na dłuższą metę wydaje mi się, że to by było trochę nieopłacalne jednak. Mhm. No nie? Mimo tego, że te linki outreachowe wymagają dużo czasu i pracy, no i Czasami nakładów finansowych, bo nie mówmy mm -hmm. nikomu, nie? Ale, ale płaci się czasami po prostu za linki. Mm -hmm. Tak, no to, no to nie musisz później za bardzo o to dbać. Mm -hmm. No nie, no bo to po prostu tam jest. No tak. tak. Oczywiście, jak się tak dogadałeś z właścicielem <laughs> strony no nie? I, mm -hmm. i, i jej nie, nie skilluje. Nie? No tak. No, w, teraz jakby PBN są coraz droższe, bo coraz więcej ich powstaje, więc na przykład te ceny domen. Yy, ex, no, są horrendalne. Yy, tak, tak. OdyS Global, tak, ta usługa, która mm -hmm. dostarcza od 1000 dolarów jedna domena się zaczyna, mm. a minimum kilkaset na pewno trzeba wydać. No ale średnio jeden link nie wiem czy taką metrykę gdzieś tam prowadzisz ile to kosztuje mniej więcej żeby gdzieś złapać price point bo w Polsce powiedzmy że takim odpowiednikiem jest nie wiem platforma typu Linkhouse czy WordPress która zrzesza po prostu serwisy i tam możesz mm -hmm. kupić no to na takim serwisie nie wiem jak hmm, puls biznesu to kosztuje nie wiem 7000 zł mm -hmm. czy 5000 no ale średnia cena to jest tam kilkaset około 400 zł za link to jak to wygląda w Stanach to jakbyś ty miał powiedzmy miesięcznie ile linków robicie i średnio ile na nie wydajecie, bo część pewnie jest za darmo, a za część musicie zapłacić. To mhm. Te płatne to ile średnio kosztują? Ciężko mi teraz coś uśrednić, mhm. ale wydaje mi się, że no możesz się liczyć z wydatkiem od 150 do 400 dolarów za link. Okej, okay, to nie jest tak dużo więcej niż w Polsce, bo 400 dolarów to jest 1600 zł, to w Polsce to jest to taka publikacja na jakimś średniej jakości serwisie. Nie, nie na pewno, nie stop 100 mm. polskiego powiedzmy megapanelu, więc to nie, nie, nie jest jakoś dużo wyższy koszt. A... No, w sumie jak powiedziałeś tam 400 złotych średnio w platformach, to też pomyślałem, że to jest w sumie... Dużo więcej niż mi się wydawało. To, to znaczy tam są pewnie wiesz, też linki za kilkadziesiąt złotych, natomiast mhm. to już jest taka bardzo słaba jakość, mhm. to, to takich raczej na przykład my nie stosujemy, stosujemy to pewnie przy średniej kwocie około 400 zł. A powiedz w kontencie, jakie, jakie są różnice? Bo jak w Polsce najczęściej to jest tak, że klientowi nie wiem, optymalizuje się kontent na kategoriach, na no nie wiem, na stronach ofertowych, czasem się jakieś tworzy treści na blogu dla klienta. Czy tam wygląda u Was to podobnie? Czy jak, jak do tego kontentu podchodzicie? Czy kompleksowo na przykład nie, tworzycie strategię kontentową, infografiki publikujecie, raporty i tak dalej? Czy, czy ograniczacie się hmm. tylko do tych treści sowych? Nie, no to wygląda bardzo podobnie. Rzeczywiście, mhm. e, optymalizacja treści na stronie głównej, na kategoriach, tak jak <laughs> powiedziałeś, to normalne. No ale myślę, że jakieś 90% naszych kampanii, no to jest też pełny plan kontentowy, tak? Mhm. Czy przy powiedzmy, nie wiem, publikacji dwóch artykułów miesięcznie, które są długości około tam, nie wiem, od 800 do tysiąca słów. Mhm. Co jest w ogóle okay. też mhm. ciekawe, bo na początku jak, jak przerzuciłem się na angielskojęzyczne rynki, to... Miałem problem z przejściem z, z znaków z, na słowa. ze znaków na słowa, a teraz mi ciężko operować w znakach z powrotem. Średnio nie? w Polsce wyraz ma 6 znaków, chyba. No. W angielskim też. Tak, okay, okay. A w kontekście on-page'a jakieś są różnice? No Pewnie te same narzędzia. Audyt na przykład, jak dostarczacie, to nie wiem, forma dokumentu, czy na jakichś najczęściej platformach do task managementu pracujecie jak Trello? Nie. Audyt dostarczamy w dokumencie. Okay. Tam jest wszystko, co. Będziemy robić. Jak oczywiście mamy dostęp do strony klienta, no to wyznaczamy sobie zadania, mhm. z których później po prostu raportujemy klientowi to, co zostało zrobione. Nie? I korzystamy do tego z TeamWorka. Okay. To jest też. System do zarządzania projektem. Mhm. Bardzo fajny, bo też ma wbudowaną komunikację. Masz olbrzymie możliwości ustawienia widoczności na taski mhm. i, i, i tam, wszystko, tam wszystko w zasadzie się odbywa, jeśli chodzi o realizację typowo on-siteowych rzeczy. Tak? Muszę powiedzieć, że trochę więcej. Znowu, no ciężko mi porównać mm -hmm. Polskę do 5 pię lat temu, tak, ale przynajmniej w ostatnim czasie y mocno stawiamy na semantykę i połączenia w stronie internetowej. No nie? Czyli jak Google może sobie wykminić, że ten content się łączy z tym, albo ta strona jest powiązana z tą. To. Hmm, taki topical authority mm -hmm. tworzycie wokół. Tak. No to też w Polsce gdzieś tam mówiło się o tym. Czy ja to mówiłem dawno, trochę się o tym mówiło, nie robiło, ale teraz też widzę, że wiele osób zaczyna od jakby i w kontekście intencji patrzeć i w kontekście semantyki i w kontekście topical mm. authority i w kontekście tych wszystkich pojęć, które są też chyba za granicą widzę popularne, bo też obserwuję te grupy mm. w tym momencie. To chyba w ogóle jakby też chciałem się zapytać, jak się te agencje za granicą komunikują, no bo w Polsce trochę masz takich agencji, które komunikują się jako, nie wiem, specjaliści od on, on-page'u, trochę takich, które są powiedzmy data-driven, teraz trochę takich właśnie contentowych, content marketingowo-seowych powstaje, jak to jest mm. za granicą I, wy, i jak wy się komunikujecie z rynkiem, czy się komunikujecie bardziej jako taka agencja, nie wiem, jaka agencja po prostu od SEO, czy wymyśliście sobie jakiś, nie wiem, taki blue ocean dla was, czy mm. jak to wygląda w kontekście innych podmiotów, które są tam na rynku? My się komunikujemy po prostu jako full, full scale SEO, okay. czyli od początku do końca wszystko możemy realizować, tak? Mm -hmm. Mamy linki, mamy content, mamy specjalistów mm -hmm. bardzo dobrych, opieramy wszystko na dane, na dane, Boże. Danych. <śmiech> <śmiech> tak, także. Myślę, że komunikacja jest taka ogólna. Na pewno stawiamy mocno na to, że jednak naszym oczkiem w głowie jest ta techniczna optymalizacja. Nawet tak? ty masz na LinkedInie Technikal SEO, SEO, Artist. Tak. tak. tak, tak. To jest taka, <laughs> taki przydomek, który sobie sam ukułem. <laughs> Bardzo e ciekawe zresztą. Moim zdaniem żeby. Stworzyć porządną strategię, uh -huh. zwłaszcza techniczną, uh -huh. tak? no to musisz gdzieś tam mieć jakąś uh -huh. zażyłość inżyniera uh -huh. tak? albo osoby, która lubi dane uh -huh. e, i, i może je jakoś tam zmierzyć i coś z nich wywnioskować. Tak? No ale wiesz, to nadal jest marketing, uh -huh. nie? a w marketingu nie da się żyć bez kreatywności. Uh -huh. No i stąd połączyłem te <laughs> dwie rzeczy: okay. e, tak? technical,. Wiadomo, techniczny, artysta SEO. Mm -hmm. tak. Ale to w sumie to jest twój, powiedzmy, personal brand, ale jako agencja, gdzieś tam nie korzystacie z tego claimu takiego technical? Nie, tam okay. korzystamy, znaczy korzystamy z techniką SEO full scale, SEO okay. agency, można no. tak powiedzieć, ale moim zdaniem to jest takie raczej ogólne określenie. Mhm. mimo wszystko, tak, no bo masz takie bardzo, bardzo techniczne agencje, które, które tylko idą w techniczne rzeczy i mhm. data-driven, tak, wiesz, gdzie wszystko mierzą, tak niesamowicie, że czasami, wiesz, robią wrażenie na Tobie, mhm. e, tak, ale, wiesz, no my znamy się na rzeczy, ale jednak nie idziemy w paranoję, tak, ja jestem mhm. bardzo pragmatyczną osobą, tak, okay. tak no to, czyli rynek za granicą trochę podobnie się komunikuje jak w Polsce, mm. czyli są takie wyspecjalizowane podmioty. Może one robią wszystko, ale jednak jest korzystnie czasem mówić o sobie w jakimś tam kontekście, na mm. przykład w kontekście danych, bo teraz każdy chce być data-driven, prawda? Czy tam każdy no. jakby o technika SEO, czy tam JavaScript SEO i w Polsce też są mm -hmm. takie podmioty i dlatego pewnie na tworzą. Chciałem jeszcze Cię zapytać o ludzi, bo wiadomo w agencji CEO ludzie to cały kapitał, nic więcej w zasadzie nie masz poza ludźmi i narzędziami. Bo większość zespołu takiego powiedzmy realizującego kampanię macie w Polsce, tak? I chciałem tak. cię zapytać, czy Polska jest dobrym miejscem na rekrutację i czy jest dużo specjalistów, którzy e, potrafią robić kampanię za granicą, bo od większości kolegów, którzy w Polsce prowadzą agencję, słyszę, że jest jakby niedobór ludzi na rynku. Wiesz co, tutaj się zgodzę z tym, że trochę jest niedobór ludzi na rynku e, i my też, my też onboardując nowe osoby jednak sporo czasu spędzamy na tym, żeby trochę im pomóc w tych niuansach, ale nie powiem, że niuansach technicznych, tylko wrócę do tego, co mówiłem o podejściu do klienta. Mhm. Nie? Bo to jednak już jest bardziej, wiesz, myślenie w stronę, ok, jak mogę pomóc temu klientowi zarobić kasę, mhm. e, aniżeli jak mogę wypozycjonować tą jakąś jedną frazę, którą sobie wymyśliłem, mhm. nie? Czy tam to co odklikać tak. z mojej listy tasków. Tak? Pewnie też jakby kultura organizacyjna trochę powoduje pewnie jakiś pewnego rodzaju mindset, więc... Mm -hmm. Wracając do tego pytania, to jakby w Polsce macie łatwość pozyskiwania takich specjalistów, czy, czy to jest problematyczne? Chwilowo przez kilka dobrych miesięcy nie rekrutowaliśmy. Okay. E, wcześniej zrekrutowaliśmy większość e, obecnego działu SEO. E, dzięki, tutaj pozdrawiam serdecznie mm. Aga Amborską, która jest po prostu magikiem HR-owym, <laughs> która dostarczyła mi świetnych ludzi. Natomiast z naszej strony pomogliśmy w tym tak, że stworzyliśmy naprawdę silny proces rekrutacyjny, który odsiewał nam już na pierwszym etapie bardzo dużo osób, mm -hmm. które widzieliśmy, że ciężko by było przekuć na nasz mindset. Mm -hmm. tak? no bo Nawet jest chyba takie powiedzenie, że możesz mieć najbardziej utalentowaną osobę na świecie, ale nie nauczysz jej kultury pracy. Taki no, catcher fit robiliście, tak? Tak. Tak, okay. mocno, no i oczywiście techniczne umiejętności, mm -hmm. tak? No bo na tym, na tym mnie osobiście najbardziej zależy, tak? No bo wiesz, Tutaj może niektórzy typowi kontentowcy, czy osoby bardzo skupiające się na kontencie, powie powiedzą, że bluźnie, ale wydaje mi się, że przeanalizować kontent możesz łatwiej kogoś nauczyć, niż przeanalizować całą stronę internetową pod, mm -hmm. pod względem technicznym. No zdecydowanie się z tą zgodą. Dziękuję, bałem <laughs> się trochę. <laughs> Okej, okay, a za granicą, jak rekrutowaliście, było łatwiej, trudniej. Jak to wyglądało? Już to było dużo trudniej, bo ja utonąłem w pewnym momencie w aplikacjach okay. nie? i to było straszne. W sensie, było iść tak dużo, tak? Czy... Tak, tak, tak. Bo jeszcze wyobraź sobie ma Digit i wrzuca gdzieś tam posta na swoim, okay. na swoim Facebooku, że szuka specjalisty SEO, nie, i na drugi dzień mam, wiesz, 140 maili w skrzynce, nie? Także, no wyobrażam sobie, że tak to. No, to było, to było złe, ale wtedy też jeszcze z drugiej strony złe. Nie miałem tak dobrego procesu, jak teraz. Nie? Czyli nie miałem tych wszystkich wiesz, checkpointów, nie mhm. miałem wszystkich tasków, więc mhm. że tak powiem, ten mój, ten mój lejek mhm. rekrutacyjny był, wiesz ciężki do opanowania, no nie? Okay. No i spędziłem zdecydowanie za dużo czasu przeglądając wszystkie CV aplikacje. tak, robiąc. No. Jakbyś, nie wiem, czy możesz i chcesz o tym mówić, jakbyś powiedział, na przykład w Polsce, jak zapełniacie ten lejek, czy bazujecie na serwisach ogłoszeniowych, czy są jakieś inne źródła, czy sami na przykład robicie, nie wiem, outreach na LinkedInie? Z tego, co mi wiadomo, no to Agnieszki znowu wspomnę, strategia polegała głównie na outreachu na LinkedInie. No i jakby macie jakby argumenty, że przekonać już taką osobę, gdzie pracuje, bo macie zagraniczne projekty, to jest chyba duży atut w kontekście zatrudniania nowych osób, które się tam na Polsce pracują? No, sporo osób, które teraz już z nami są i te, które przerobiliśmy, faktycznie coś było w tym, że jak mówiliśmy, hej, mamy samych zagranicznych klientów, no nie, takie brandy jak na przykład Skyscanner, mhm. z którym współpracowałem, to, to jednak mówiły, o, fajnie, mhm. No tak, to, po, po, to przestrzeń do nauki jest duża. A w kontekście polskich specjalistów wydaje ci się, że oni za granicą łatwo mogliby znaleźć pracę z takim powiedzmy skillsetem, który tu mają. Nie powiem, bo wszyscy sobie pójdą. <laughs> nie, no wiesz, to, kto, kto pójdzie, to pójdzie. Nie? Musimy też jako chyba polska agencje też być konkurencyjne względem tych. Nie, myślę, bo... że myślę, że jak najbardziej. Tak? I mm. to jest trochę przerażające, bo mamy naprawdę dużo lepszych specjalistów w Polsce niż, niż gdzie indziej, tak? Mm -hmm. I wiesz. Jeżdżę po, po różnych konferencjach, rozmawiam z różnymi ludźmi i jak czasami słyszę ich super wnioski albo osiągnięcia, i myślę sobie, kurde, stary, to było trzy lata temu, nie? Mhm. To jest takie trochę mhm. motywujące, mhm. powiem, no, nie? no bo. Dobrze nam idzie. Mm -hmm. no. Zresztą sam chyba kiedyś przy innej okazji rejsu, że rozmawialiśmy, że te, te techniczne umiejętności wiesz, są, są super wysokie. Nie? No to, yy, kiedyś gdzieś słyszałem, że Polacy mają taką dużą zdolność kombinowania. PRL, a SEO to kombinowanie. Tak, PRL narodziło, więc, więc stąd, stąd taką jedność. ale w sumie programistów też mamy gdzieś tam chyba trzecich najlepszych na świecie. Mm. Poza nami są Chiny, ale Chiny wiadomo w Google nie istnieją. Więc w sumie, gdyby to tak ekstrapolować z programistów na SEO-owców, to też pewnie można powiedzieć, że w czołówce gdzieś tam jesteśmy. Zresztą to widać po chłopakach, którzy robią afiliacje i gdzieś tam są w stanie na całym świecie sukcesy osiągać mm -hmm. z Polski tu. Jeszcze chciałem o tobie pogadać, bo gdzieś tam jesteś specjalistą, który się narodził w w Polsce powiedzmy, a, a szybko stałeś powiedzmy jednym z topowych takich zagranicznych specjalistów, zapraszają, którego zapraszają na konferencje na największe na świecie, gdzieś tam na scenę. Jak to się stało? Jak, jak można twoją drogę powtórzyć? Pewnie powtórzyć jej się nie da, ale co mógłbyś powiedzieć takim osobom, które chciałby trochę w podobnym kierunku pójść? Dużo piczujce. <laughs> Wiesz co? Tak naprawdę to nie jest jakaś super skomplikowana historia, ja najpierw jak sobie postanowiłem, że chcę być prelegentem, to musiałem zdobyć jakieś doświadczenie w tym mm -hmm. i akurat mieliśmy fajnie, bo wtedy firma współpracowała z kilkoma uniwersytetami w UK mm -hmm. i Kilka pierwszych moich prelekcji, takich powiedzmy, nie wiem, jakichś gościnnych występów było na uniwersytetach. Tak? Mówienie mhm. do studentów, zachęcanie ich, żeby aplikowali do nas okay. na staże. Czy taki tak? scouting też. Troszeczkę tak. I jak zacząłem już dochodzić do wniosku, że idzie nieźle, to akurat pojawiła mi się okazja wystąpienia na Chiang Mai SEO. To tylko dla tych, którzy nie jest już... o, Tak, w Tajlandii. Przez Mata Digitego też zresztą Dokładnie. No i tutaj to nie było przypadkowe, no bo to też było, było że tak powiem, ćwiczenie promocji marki trochę, która no. jednak jest współtworzona przez Mata. Mhm. Nie? Także ten spot mi się po prostu tak o zrodził znikąd. Mhm. Spadł z nieba trochę. No a później jak już miałem tą konferencję za pasem, tu, gdzie no, mój talk z tego co mi wiadomo, był, był dość popularny, mm -hmm. to używałem tego jako mojego argumentu. No nie? I jak gdzieś wysyłałem info, no to zawsze było, o, bo tutaj już występowałem, hmm. bo tutaj. ty też jakby robisz tym... outreach do, do powiedzmy mm -hmm. organizatorów konferencji, bo w Polsce chyba nie jest to zbyt popularne, że nie zgłaszam się do organizatorów, tylko gdzieś tam. Oni, oni do nas najczęściej, a takie call for papers, jak to się mówi, to, mm -hmm. to rzadko w Polsce się stosuje, ale za granicą, jak rozumiem, to jest normalne, czyli trzeba się gdzieś tam wepchać, <grym> powiedzmy to tak. Trochę y -y. trzeba, no, ale powiem Ci, na przykład na Brighton SEO aplikowałem chyba już ze cztery razy, za każdym razem mi się nie udaje. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę kwestia trendów, które konferencja oczekuje. No, mhm. i wpisania się w nie, troszeczkę kwestia szczęścia, yy, no i troszeczkę kwestia też gdzieś tam znajomości, nie? no bo mhm. nie ukrywajmy, jak gdzieś tam jestem może utożsamiany trochę z matem Digity, trochę z matem Woodwardem, z którym mhm. też współpracuję, no to to też otwiera drzwi, no nie? Mhm. Więc tutaj akurat, tutaj akurat miałem dość duże szczęście. Ale to głównie jak budujesz swój personal brand przez konferencje, czy też inne działania? Wiem, że też webinary często organizujesz. Aktualnie trochę spasowałem budowanie swojego brandu, bo wiesz, praktycznie cztery agencje na głowie, nowy projekt mm. outreachowy, i jeszcze, wiesz, jakaś tam agencja, czy tam konsulting, który robię. Mm. To można powiedzieć, że brakowało czasami czasu mhm. na spanie. Mhm. Eee, więc w tym, roku, w tym roku robię tylko od czasu do czasu webinary, które stricte nastawiam komercyjnie, czyli na pozyskanie jakichś klientów nowych. Eee, tak, ale na przykład rok przed pandemią, 2019, chyba miałem 7 konferencji różnych, w tym bodajże w tym roku mhm. też był SEO Race. Tak, tak, tak. Także to, był, to było po prostu istne szaleństwo. No tak, to jeżeli, jeżeli masz to godzić z pracą yy, normalną, to to jest trudne. Ciężko jest. Ciężko jest, wiesz, cały czas masz torbę spakowaną <grym> niemalże, tak, latasz, co jest fajne, nie, ale mhm. też męczące. A to dużo dało jakby z perspektywy, jak to oceniasz? Powiedzmy, bycie speakerem? Mnie osobiście... Dla własnego rozwoju mhm. bardzo dużo, dla rozwoju brandingowego troszkę. Mhm. Ciężko mi ocenić, bo ja nie mierzę swo ani swojego brandu, ani nic takiego. Zresztą, jeśli za każdym razem występowałem gdzieś, no to było bardziej pod brand agencyjny, mhm. tak, żeby jednak starać się pozyskać. Może, wiesz, jakąś świadomość marki agencji, tudzież klientów mm -hmm. bezpośrednio. Okej. Okay. A jakbyśmy się jeszcze cofnęli w czasie, to z polskiej Aha. agencji do międzynarodowej to po prostu jakimś procesem rekrutacyjnym trafiłeś, czy też byłeś jakoś złapany przez LinkedIn? Trochę rekrutacyjnym, trochę po znajomości, bo akurat zdarzyło się, że przypadkowo współpracowałem z jednym z klientem agencji, w której wtedy pracowałem. Oni mieli właśnie firmę w UK, i jak zrezygnowałem z pracy tam gdzieś tam, zaktualizowałem swój LinkedIn czy coś, no to się do mnie odezwali. Okej, okay, czyli że taki. Można powiedzieć, oni mnie wyłowili. <laughs> Okej, <Okay>, super. <laughs> Dobra, tak, to ten pierwszy temat gdzieś tam myślę, że mamy zamknięty. Chciałem przejść do hmm. drugiego, bo w naszych rozmowach gdzieś przewinęło się, że po prostu budujecie agencję z przeświadczeniem, że ma być ona nowoczesna. To jest jedno. I dwa, że skalowalna to jest drugie. I chciałbym właśnie Tobą poznać o tym, jak budować taką nowoczesną skalowalną agencję. najpierw no, pierwsze pytanie do ciebie, no to co w twojej opinii można uznać za nowoczesną agencję. Jak wy definiujecie to? Dobre pytanie. <laughs> Wiesz co, nie wiem, czy specjalnie definiujemy tą nowoczesność. Mm -hmm. Tak? Myślę, że jeśli chodzi o realizację usługi, bycie. Up to date z tym, co się dzieje. Mhm. Tak. Trochę taki mindset właśnie, jak mówiłem wcześniej, czyli stawianie klienta i jego sukcesu na pierwszym miejscu, mhm. ale z drugiej strony też niezapominanie o tym ludzkim elemencie, czyli jednak tym, co ty powiedziałeś mhm. znowu, że ludzie to jest wszystko, co masz. Tak. Mhm. I klient, który gdzieś tam jest jakimś tam trochę prześladowcą, tak? trochę gdzieś tam za dużo ciśnie po pozycjonerze czy też, czy też mhm. po opiekunie klienta, no to kilujemy takie umowy po prostu. Mhm. No nie, nie ma tak, że trzymamy klienta gdzieś tam za, za wszelką cenę. Mhm. Tak? No bo wiesz, wszystko musi też się spinać finansowo. No tak? No tak. A jak mam stracić kogoś, bo nie wiem, nie cierpi jednego z klientów, co niestety gdzieś tam w mojej historii też mi się zdarzyło. Mm -hmm. Tak, no to nie chcę, nie chcę tracić takich mm -hmm. osoby, no bo ona mnie kosztuje więcej. Tak? No tak. W ogóle zatrudnienie osoby kosztuje bardzo dużo. No dokładnie. Dokładnie. Więc, więc nie wiem, czy to jest taka nowoczesność. Gdzie ja widzę nowoczesność, no to staramy się. Mi się trochę wydawało, że to bardziej nowoczesność w kontekście technologii. Postrzegać. No właśnie chciałem powiedzieć, że staramy się, wiesz, staramy się implementować to, co możemy, co nam pomaga w pracy. Mhm. Staramy się tworzyć cele firmowe, takie, które nie tylko bezdusznie myślą o firmie, ale też o ludziach. Mhm. Tak, i. No nie wiem, no, no tyle. nie To wiem. może no, że, o tych celach. Może <laughs> troszkę. To może przejdźmy sobie tak dokładnie trochę. Nie będę takiego ogólnego pytania zadawał. Może pogadajmy o celach. Wiem, że gdzieś tam z Rafałem jesteście propagatorami OKR-ów. Stosujecie je w SUSO i mógłbyś trochę powiedzieć o tym więcej? Jak w agencji SEO stosować okr -y i Wiem, że to jest szeroki temat i pewnie moglibyśmy oddzielny podcast na ten temat nagrać. Są w scenie to też od dwóch kwartałów. Staramy się wdrożyć OKR już drugi raz, bo pierwszy raz, dwa lata temu polegliśmy na tym. Jak to u Was wygląda? <gry> OKR to jest taki system, jeszcze powiem dla widzów, Objective Key Results w, w rozwinięciu. No i to jest system do zarządzania celami stworzony przez firmę Intel. I on polega na tym, że po prostu gdzieś tam cele się kaskaduje na całą organizację. Co ma na celu to, że każdy w organizacji wie, na jaki większy cel pracuje? Tak, nie wiem, czy dobrze to zdefiniowałem, ale. W ogólności tak, wiesz, to jest ogólnie trochę śmieszna historia, bo nasza przygoda z OKR-ami OKR była taka, że bodajże sześć kwartałów temu stwierdziliśmy, dobra, robimy OKR-y. No i ten pierwszy kwartał to po prostu był, wiesz. Mhm. Straszny fail, mhm. tak. Później ten prawdziwy, już nie test, test, który stwierdziliśmy, że wdrażamy, znowu był dużym failem. I tak naprawdę zajęło nam dobre trzy kwartały, taki rozruch, żeby w ogóle jakoś to wdrożyć, więc ja się wcale nie dziwię, że mhm. dwa lata temu polegliście, bo my ogólnie też. Ja natomiast Muszę powiedzieć, że ja jestem raczej z tych najgorszych, najwolniejszych adapterów, mm -hmm. adaptatorów OKR-ów. ja byłem przez prawie rok przeciwnikiem, bo cały czas wiesz, podnoszę, kurwa, to nie działa, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Ale okazało się, że akurat to mój mindset był zły mm -hmm. i moje stawianie celów było złe. Okay. Tak? No bo jak implementować cele w agencji SEO, wracając do tej OKR-y wracając do twojego pytania no to przede wszystkim gdzie my popełniliśmy błąd na początku to próbowaliśmy wejść w OKR pełną parą czyli faktycznie zdefiniować cele firmowe później wiesz później poszczególne działowe e, poszczególne te te kluczowe e, kluczowe rezultaty później działowe i jakby to nam po prostu tak skomplikowało wszystko i zaburzyło obraz i później tak naprawdę nikt nie wiedział w ogóle gdzie jest, co robi, kiedy się obudził. No nie. Mhm. I my też już zgubiliśmy to gdzieś tam po drodze. tak, Więc jak już ten, ten drugi i trzeci kwartał zaczął w końcu jakoś działać, to podeszliśmy tak, że stworzyliśmy tylko cele firmowe, mhm. tylko i wyłącznie obiektywy. Nawet bez już tych kluczowych rezultatów, bo okay. samo OKRy się składają z tych dwóch mhm. głównych części. No i później mieliśmy naprawdę solidne szkolenie i rozmowę z team leaderami. Wspieraliśmy team liderów w tym, żeby oni wyznaczyli swoje mhm. działowe już rezultaty, cele i, i te rezultaty. I też zrezygnowaliśmy z osobistych. Zupełnie. Możesz badać przykład jakoś obiektywu, żeby ktoś miał się do czegoś odnieść? jasne to na przykład naszym celem było zbudowanie narzędzia, które nazwaliśmy sobie nazwaliśmy sobie Watchtower mhm. do linków i to był taki w zasadzie obiektyw zero-jedynkowy, który nie jest najlepszym przykładem, notabene. To może innym obiektywem być, nie wiem, chcemy być rozpoznawalną agencją chcemy na trzech rynkach. Chcemy być rękach. rozpoznawalną agencją, albo nie wiem, chcemy wejść na nowy rynek. To, mm -hmm. jest, to jest taki chyba główny przykład okr -owy. OK, results to może być, nie wiem, pozyskamy 100 pierwszych klientów, tak? Na przykład. Okay. Tutaj różnica jest taka, że te cele, czy tam objectives, muszą być raczej ogólne i ambitne, mm -hmm. tak? A key results dążą do tego, żeby być smart, tak? Czyli muszą mm -hmm. być mierzalne, muszą być określone w czasie, muszą mm -hmm. mieć wszystko określone, tak? I najlepiej jest, co zabrzmi trochę kontrintuicyjnie, mm -hmm. żeby nie spełnić wszystkich key results do 100% mm -hmm. no bo, albo obiektywu do 100%, bo to znaczy, że najprawdopodobniej nie, było ambitne. nie był ambitny wystarczająco. Tak, My do dzisiaj nie mamy okr indywidualnych dla osób, okay. tylko działowe. Stwierdziliśmy, że jesteśmy jeszcze za mali. Aktualnie mm -hmm. mamy... Aktualnie mamy około 60 osób. Parę miesięcy temu mieliśmy 80, ale skalowaliśmy trochę w dół mm -hmm. I jesteśmy za mali, żeby mieć osobiste key results, bo wtedy to mm -hmm. będzie za duże zamieszanie. To nam dużo pomogło uprościć. OKR tak naprawdę to jest też framework, który dąży do tego, żeby taki obrazowy przykład jest samochodu, który się zepsuł i trzeba go pchać. No i jak mm -hmm. masz cztery osoby, które pchają w cztery różne strony, to on nie pojedzie. Mm -hmm. nie? I OKR właśnie mają za zadanie rozwiązać ten problem. Mm -hmm. Tak, żeby wszyscy jednak pali tą firmę, tą maszynę w jedną stronę. Mm -hmm. tak? no to jest właśnie to kaskadowanie tak? mm -hmm. tych, tych celów, a jak, jakby, jeżeli nie macie celów indywidualnych, to jak poszczególne osoby kontrybują w tych celach działowych? Mm. Mają swój ownership właśnie w ciałowych. Okay, Czy w jakichś in in inicjatywach, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Dokładnie. Okay. Okay. Dokładnie. A jak, jak, jakieś narzędzie macie do brakowania? czy my akurat korzystamy ze Spreadsheetu? <laughs> spreadsheet jest wspaniały. Mieliśmy przez jakiś czas narzędzie, które się nazywa Koan, ale ono przy tam 40 plus osobach wtedy też coś zrobiło już stosunkowo drogie. I Przede wszystkim nie wykorzystywaliśmy tego mm. do końca, no, nie? no bo takie narzędzia mają cię wspierać, wiesz, od początku do końca w realizacji, mm. w monitoringu i moim zdaniem są bardziej dla korporacyjnych użytkowników, którzy mm. mają, nie wiem, ze 100 osób albo 150 osób na takich... My próbowaliśmy z tego na narzędzia 7G skorzystać, mm. ale to jest to nawet nie ten problem, że tych narzędzi się nam nam namnaża, namnaża mm. i każdy pracownik musi się logować do 10-15 narzędzi i to już jest Problematyczne. Tak. Więc kończyło się to tym, że nie wypełniali tego po prostu. Mm -hmm. Na szczidzach jest łatwiej, bo jest niższa bariera wejścia. Tak. Nie musisz tego onboardingu robić, bo każdy mniej więcej wie, jak to działa. Mm -hmm. Więc znika ci jakby taka bariera, te, tego, że musisz nową technologię, nowe narzędzie po, mm -hmm. poznać. Ustawiasz przypomnienie na Slacku na jakimś ogólnym tak. kanale, uzupełni OKR track. Macie jakąś tak? OKR mastera, tak jak w tym powiedzmy handbooku czy frameworku OKRów się z, z, z przyjmuje. No to chyba Rafał jest taki, okay. taką osobą, która pilnuje tych OKR-ów cały czas. Z perspektywy, bo może teraz kilku właścicieli agencji może się zastanawiać, czy te OKR-y warto wdrożyć, to dla Was duża zmiana była to w, we wzroście, w, nie wiem, w porządku w organizacji, czy w innych jeszcze obszarach, które mogliście zaobserwować? Tutaj zdecydowanie hmm. mogę powiedzieć, że tak. Zwłaszcza, jak, tak jak powiedziałem, ja już się przekonałem do tego i ustawiłem, pomogłem moim chłopakom ustawić działowe cele dla ich zespołów w taki sposób, że faktycznie to wszystko się ułożyło. To powiem ci tak, w jednym kwartale byliśmy chyba dwa teamy, tak SEO i, i dewowy. Pozdrawiam Krzysia i Jarka <grym> przy okazji. Byliśmy najgorszymi zespołami, <grym> tam nie wiem, realizacja na poziomie 20% naszych <grym> OKR-ów. Kolejny kwartał chyba mieliśmy jakieś 93 szalone, czy coś takiego. Nie? Także, okay. także jak tą, gdzieś tam tą barierę przepchnęliśmy, że adaptacja nastąpiła w końcu tak jak powinna, to dowieźliśmy i to dowieźliśmy naprawdę fajne narzędzia, dowiedzieliśmy później fajne rezultaty na kampaniach też, bo też w dziale SEO uzależniliśmy akurat, wzrost kampanii 20% OKR-em. Czyli że średni wzrost na kampaniach chcecie mm. mieć w jednym kwartale 20%, tak? Tak. Okay. tak. To zrobiliśmy tak, że to przygotowaliśmy jako OKR całoroczny tak? i w nim są cztery czynniki. Mm -hmm. nie? I w każdym kwartale kolejny czynnik dochodzi. Nie? Czyli okay. w pierwszym kwartale był na przykład tylko liczba fraz, na jakie strona rankinguje ogólnie, mhm. nie? według różnych narzędzi. W drugim kwartale doszło, oprócz tych fraz, mhm. jeszcze ruch. Tak? Okay. No i tak dodajemy sobie do tego. Nie? Proste, bo macie cztery KPI, łatwiej się każdemu odnieść do nich po prostu. Mhm. Ok, tak. super, super. No i finalnie, jak dowiedziemy faktycznie na koniec roku i te kampanie we wszystkich tych czterech aspektach będą szły do góry o 20%, mhm. no to jest świetny wynik. Mm -hmm. No tak, to, to jakby mocno rezonuje w ogóle z wynikami biznesowymi na pewno. Mm -hmm. Też chyba nagrywaj z Rafałem webinar o OKR-ach. To może odeślemy też widzów, gdyby chcieli coś więcej na ten temat. Udało nam się wspomnieć. Generalnie my zawsze gadamy o tych Ale gdzie to, gdzie to było? U, u Miłosza, tak? A to chyba było u Miłosza na RSM okay. Raszu. Okej, okay. no to tam podlinkujemy też ten webinar. Może ktoś będzie akurat chciał głębiej te OKR -y wejść i sobie poczytać. Ja też wdrażamy w senuto. To nie jeszcze nie mamy takich sukcesów jak wy, ale widzimy światełko w tunelu też. O procesach chciałem jeszcze pogadać, bo to też zawsze w agencji. Powiedzmy, robi się dużo powtarzalnych czynności, nie ma co ukrywać, że, że da się to opisać procesami. Jak Wy do tych procesów podchodzicie? Macie, nie wiem, jakieś wspólne procesy dla wszystkich pracowników? W jaki sposób je opisujecie konkretne? Jakieś, nie wiem, instrukcje, checklisty? Są różne podejścia, jak, jakie wy stosujecie? Mhm. Tak, tutaj też dzięki m.in. OKR-om i, i takiemu zaparciu się na układanie firmy. Zaczęliśmy tworzyć procedury firmowe. Mm -hmm. tak? Zbudowaliśmy bazę wiedzy, gdzie wszystko trzymamy. Wcześniej trzymaliśmy to w spreadsheet, ale tu okazało się, że spreadsheet był <laughs> najlepszym trackerem, bo ciężko było cokolwiek znaleźć. Zbudowaliśmy bazę wiedzy. Tam trzymamy procedury, czyli w jakiej sytuacji, mhm. jak postępować, co trzeba zrobić i tak dalej. Wiadomo, że i tutaj muszę też zaznaczyć, że ja przez o Jezu, dobre dwa i pół, może trzy lata, gdzie w firmie jestem trochę ponad cztery, byłem przeciwnikiem takich procedur, bo mhm. mówię, no kurde jak opiszesz pozycjonowanie mhm. procedurą. Dużo nie? osób też się broni, bo nie chce robić korpo, nie chce tak. robić jakiejś takiej atmosfery, gdzie ludzie odtwórcze rzeczy robią, ale w sumie mhm. każdy na koniec dnia widzi tę wartość potem. No i u mnie, u mnie znowu zmiana nastąpiła wtedy, jak stwierdziłem sobie, no dobra, no ale poczekaj, tak? Całego mm -hmm. procesu pozycjonowania nie opiszesz procedurą, mm -hmm. nie? Nawet jak chcesz pięćdziesięcioma, tak? Mm -hmm. Bo będzie ciężko, bo każda kampania gdzieś tam jest jednak unikalna, mm -hmm. no nie? I dopasowana do, do, do danej strony internetowej, ale przecież są elementy poszczególne, mm -hmm. różne składowe, które możesz w jakiś sposób oprocesować, mm -hmm. nie? I wiesz, o ile... Ja nie chodzę za ludźmi i nie mówię hej słuchaj, żeby zrobić keyword research to musisz wiesz tutaj kliknąć mm -hmm. to zrobić. To, to nie są tego typu procedury. To są mm -hmm. bardziej procedury ogólnego postępowania. Mm -hmm. nie? Czyli moim zdaniem... To może zawieźmy się na audycie. Mm -hmm. To jest taki dobry, okay. dobry element, żeby opisać go procedurą. To jak to może wyglądać albo wygląda u was tak e Zbudowaliśmy narzędzie, <laughs> które nam pomaga audytować. Zwłaszcza mm -hmm. te podstawowe rzeczy, które... I wyciągniesz sobie z jakiegokolwiek crawlera. Mm -hmm. To zbudowaliśmy narzędzie, które na podstawie eksportu z SiteBalba mm -hmm. generuje taki podstawowy spreadsheet, master spreadsheet mm -hmm. i dokument. A zamiast, no bo wiesz, pozycjonera to by kosztowało, nie wiem, że 3-4 godziny czasu, mm -hmm. żeby coś takiego stworzyć, mm -hmm. tak, Ręcznie. Teraz to jest zautomatyzowane, a te 4 godziny i dodatkowe mm -hmm. może poświęcić na właśnie ten customowy element. Okej, okay, ale jeżeli to jest taka procedura to gdzieś jakiś na przykład nie wiem, sposób macie w jakimś intranecie opisano nie wiem, krok pierwszy, krok drugi, tak? To jest taki proces mniej więcej ułożony? Tak no wiesz co, no bo oczywiście przed narzędziem to trochę było bardziej sprocesowane, czy tam oprocesowane. Tylko, że tutaj bardziej to wyglądało na zasadzie takiej, że tutaj jest lista narzędzi, tutaj jak możesz używać sidebalba, i nie wiem, na podstawie jakiegoś audytu, który ja zrobiłem, czy ktoś zrobił, opisywaliśmy, Checklistę czy tam taką. nagrywaliśmy mhm. wideo, wiesz, okay. co możesz w tym sidebalbie znaleźć, jakie informacje, mhm. tak? No i dawaliśmy im przede wszystkim gotowy audyt jakiejś innej strony internetowej żeby mniej więcej na tej podstawie sobie mm -hmm. się wzorowali. No nie, no bo audyt to jest jednak mimo wszystko trudna rzecz do, do oprecesowania mm -hmm. i opisania, no nie, no wiadomo, że zrobisz checklistę, hej, sprawdź h jedynki, H2, -ki, title, wiesz, czy jest fraza w treści i takie tam inne rzeczy, mm -hmm. no nie, no ale Później jak przyjdzie, co do czego, wiesz, nie wiem, jakąś sitemapę zrobić albo mm -hmm. zmienić nawigację na stronie, mm -hmm. e, gdzieś tam, żeby łatwiej było dostać się do jakiejś kluczowej podstrony, no to już no nie, nie opiszesz tego, no bo każdy no, przypadek no tak. będzie inny. No ciężko opisać popraw architektury informacji, to jest takie tam dosyć no. obszerne pojęcie. Okej, okay, ale m, jeszcze co jest, co jest ciekawe, to może też słowem OKR-ów, bo tak jak powiedziałeś popraw architektury informacji, problem jest w tym, że też każde takie polecenie zrozumie trochę inaczej. No tak. nie? A nawiązując do OKR-ów, to zanim w ogóle zaczęliśmy myśleć o implementacji OKR-ów takiej typowej, to usiedliśmy i porządnie zastanowiliśmy się nad Wartościami firmy mm -hmm. i zdefiniowaliśmy te wartości. Nie? No bo wiesz, zapytam ciebie, co dla Ciebie jest z empatią, mm -hmm. nie? i pewnie mi powiesz inną definicję niż ja sobie mm -hmm. wymyśliłem. Mm -hmm. To no. też właśnie, nie przewidziałem, żebyśmy rozmawiali o tym, ale kultura organizacji to jest też temat, który zawsze mnie interesuje. Mm -hmm. To jakbyś może też powiedział, jaką budowaliście, i jak ona wygląda i jak dochodziliście do tych wartości, bo trochę jest tak, że jeżeli nie zdefiniujesz ich na początku i względem ich nie będzie zatrudniał ludzi, no to zbierzeć się grono ludzi o różnych systemach wartości i jak wydobyć tą część wspólną? Mhm. Jak to u was zrobiliście? No u nas to było trudne, bo firma panowała w chaosie przez długi, mhm. długi czas. Natomiast jak już doszliśmy do tego wniosku, że takie coś musi jednak być, no bo tak jak mówisz, rozjeżdżało się to w firmie, mhm. to wspierając naszego CEO, w Londynie, mhm. zostawiliśmy to dla niego, tak, no bo doszliśmy do wniosku, że no, skoro to jest najważniejsza, można powiedzieć, osoba w firmie, tak, mhm. no to te fundamentalne wartości, mhm. decyzje odnośnie ich yy, i kierunek, no bo to jest kierunek firmy, mhm. jakby na to nie patrzeć, nie, powinna należeć do niego, mhm. tak, więc yy, nasz William to napisał, te mhm. definicje ułożył misję i wizję firmy, no i później nasza implementacja. Tak? I o dziwo, od samego początku, jak to powstało bodajże dwa lata temu, już mhm. do teraz, to się nie zmieniło praktycznie mhm. wcale tam. Jakieś... tak, że wszyscy to zaadaptowali bez problemu. W sensie wszystkie, wszystkie różne osoby, które są różne systemy wartości, to Trochę proces, okay. wiesz, y, trochę proces, y, no i może nie piętnowanie, ale pielęgnowanie, mm -hmm. tak, no bo okay. wiesz jak to jest, nie, jak komuś mm -hmm. każesz coś robić, to mm -hmm. zaraz będzie, wiesz, mm -hmm. opór, no tak, tak, <laughs> nie? dokładnie, ale, ale pielęgnowanie i przypominanie tego, hej, tutaj to jest ważne, no nie, ale no, popatrz na tego klienta, no nie, mm -hmm. i patrz tu, nie, i... No, to w końcu zaczęło działać. Czy jakie są te wasze wartości? <grymne> Widziałem na stronie chyba. Be curious, tak? Be... Tak. Y Macie chyba pięć takich czasowników. Tak, to, no, ja, teraz, ja teraz chyba nawet nie przytoczę, <grymne> nie? bo to po prostu weszło w DNA, tak, że, że po prostu. Nie musisz pamiętać. Nie musisz pamiętać. <grymne> jak nie? dekalog. Nie tak. musisz go pamiętać, żeby. No, to też jest tak, że definicja. Yy, tak, yy, została na początku spisana i wiesz, i, i kierujesz się tym, i to wchodzi w to. Ale ten, one są nie? na waszej stronie w zakładce kariera, chyba, więc jakby ktoś tak. chciał zobaczyć, jak są tak, zdefiniowane, tak, są to można tak tam, tam wejść. Też podlinkujemy tutaj. Tak. Yy, super. Alek, ty masz pozycję CTO w agencji. Mhm. To też nie jest jakaś standardowa rola. Co robi CTO w agencji? So. <laughs> Czego on nie robi? <laughs> Ciężko mi powiedzieć, co robi CTO w agencji SEO. Mogę powiedzieć, co robi CTO u nas. Nie, rzadko spotykam. Najczęściej, jeżeli już taka mm. pozycja jest, to trochę jest to powiedzmy, nie wiem, dział Research and Design i mm -hmm. to jest jakiś, nie wiem, Research and Design chief, czy, mm -hmm. czy tam mm -hmm. manage, manager. No. Ja przez długi czas miałem pozycję po prostu dyrektora SEO. Mm -hmm. Natomiast coraz więcej jednak tych gdzieś tam. Systemów, które budujemy, się pojawiło. Tak? Zacząłem nie tworzyć oprogramowanie dla firmy, ale projektować je. Mhm. Tak? No bo ja bardziej jestem architektem oprogramowania niż koderem. Mhm. Później też włączyłem się w zarządzanie infrastrukturą. Tak? No bo trochę mamy tych serwerów, żeby utrzymać te wszystkie narzędzia, które, które zbudowaliśmy na nasz użytek i tak po prostu to wyewoluowało automatycznie, no a do tego wszystkiego najbliżej było chyba CTO, tak, mm -hmm. jestem w zarządzie, jestem wiesz, jedną z trzech najważniejszych osób, no to mm -hmm. nie wiem, Ale jakby... mia miałem opcję wrzucić sobie fajny tytuł, nie no, żartuję, to po prostu tak naturalnie mm -hmm. wyewoluowało. Ale ty też masz jakby dział SEO i dział technologii pod sobą, tak? Tak, mam, mam dział techniczny bardziej, no, Nazywamy go działem DEW, gdzie tym liderem jest Krzysztof, i mamy dział SEO, gdzie tym liderem jest Jarek. Ja, że tak powiem, główkuję razem z chłopakami. Okej, okay. to jak już jesteśmy przy tym oprogramowaniu, to jak rozumiem, dział DEW to tworzy wam jakieś autorskie rozwiązania, tak? To nie jest dział, który wdraża zmiany na stronach klientów. Też. Czy... też, okej. Okay. Też. Czyli taki dział, który ma po prostu kompetencje mm -hmm. dewowe. owe Tak, okay, super. A więc powiedz, jakbyś powiedział, jak. Jakby się wyróżniacie? W sensie, jakie są różnice w realizacji usług przez was versus rynek. Czy jakoś tutaj inaczej to starać się robić, albo inaczej przynajmniej komunikować, że robicie? To też trochę rozmawialiśmy o tym. Mhm. Natomiast ciekawi mnie, jak wy to wewnętrznie czy zewnętrznie komunikujecie. Wiesz co, my jesteśmy taką agencją, gdzie realizujemy usługę tak naprawdę na poziomie premium. Mhm. W stawkach raczej dostępnych dla wszystkich. Firm, tak? U nas co okay. prawda budżety są spore, nawet te najniższe, ale w porównaniu do dużych agencji, które, które dostarczają taką samą jakość, no to jednak mamy te budżety, te budżety dużo mniejsze. To dzięki automatyzacji, tak? Czy to jest dzięki automatyzacji, dzięki mojej obsesji na temat, mm. na temat dowożenia czegoś, co klient potrzebuje. Mm -hmm. e, tak? No bo chyba ostatnią rzeczą, jaką chciałbym, żeby zespół robił, jest to, żeby nie wiem, dowieść e, na przykład, nie wiem, audyt backlinku w domenie, mm. która ma, wie, cztery domeny mm -hmm. linkujące. Nie? Mm -hmm. e, więc. No, pragmatyzm, nie? Znowu okay. to wcześniej powiedziałem, no nie? Po prostu pragmatyczne podejście do Czyli tej wyczyszczenie te, tej usługi z takich różnych mhm. rzeczy zbędnych, tak? Które się zazwyczaj robi. No, no. Nie sztuka dla sztuki, tak? Tylko mhm. coś, żeby klient faktycznie mógł z tego mieć później, nie? I teraz wrócę trochę do tematu, o którym już rozmawialiśmy, ale w kontekście waszej agencji, jak wy rekrutujecie specjalistów? Trochę już mówię że to jest outreach na LinkedInie, ale trochę... Ciekawie powiedziałaś o procesie rekrutacyjnym, to może w to wejdźmy trochę, jakbyś mhm. powiedział, jak to wygląda. Bo to też, też jest ciekawe i też widzę, że dużo kolegów mających agencję ma z tym poniekąd problem albo mierzy się mhm. z tym zadaniem. No to na samym początku, wiesz, co tak naprawdę, same pierwsze odpowiedzi na jakąś mhm. zaczepkę na LinkedInie już trochę Ci podpowiadają, może nie, czy ta osoba. Jest ok, jeśli chodzi o jakieś tam kulturowe rzeczy związane z agencją, ale bardziej ci powie, czy ta osoba nie jest odpowiednim mm -hmm. kandydatem. Nie? Mm -hmm. e, więc mieliśmy, mieliśmy taki, powiedzmy, może nie skrypt, ale, ale listę charakterystyki kandydata. Mm -hmm. Zbudowaliśmy personę bardzo solidną, taką idealną i taką akceptowalną. Mm -hmm. No i to pomagało właśnie. Czyli zanim zaczęliście proces rekrutacyjny, to tak. opisaliście, kogo szukacie, co będzie robił, jak, jaka mhm. ma to być osoba, tak? Tak, dokładnie. I to zrobiliśmy na każde stanowisko, na które mieliśmy rekrutować. Tak, bo wtedy w tym samym czasie rekrutowaliśmy na juniora SEO, na MIDA SEO, na seniora SEO mhm. i na jeszcze devów. Mhm. Nie? I na każdą pozycję, wiesz, była to jest dobre, bo... jakaś matryca kompetencji, persona. Tak. To jest dobre rozwiązanie, bo często jest tak, że jeżeli jest space, żeby zatrudnić osobę, to się po prostu zatrudnia. Jak mhm. robisz taką matrycę, to wtedy się zastanawiasz, czy rzeczywiście jej potrzebujesz i kto to ma być. A często w firmach się zatrudnia, bo jest budżet. No, no trochę tak jest. Natomiast powiem Ci też, że trafił mi się taki super rodzynek, Dominik, bardzo mhm. serdecznie pozdrawiam, którego, który po prostu się pojawił w pipelineie rekrutacyjnym. Agnieszka z nim miała, z nim miała świetną rozmowę. Mhm. I nie mieliśmy dla niego pozycji, nie? bo akurat nie rekrutowaliśmy na taką pozycję. Okay. Nie? Ale po rozmowie był tak świetny chłopak, że widziałem od razu, że się nadaje świetnie, że będzie Czyli dobrym oportunistycznie też podchodzicie tak do. Dobrym dodatkiem do agencji. Tak, oportunistycznie, ale musisz pamiętać, że rekrutacja. Będzie zajmować dużo czasu, jak nie ustrukturyzujesz jej mm -hmm. w odpowiedni sposób. Ok, czyli ten pierwszy CV screening to robi Agnieszka, tak? Tak, to, to robiła Agnieszka. Niestety już nie współpracuje z nami, poszła sobie do większego software house'u. Okay. No tak bywa, ale zostawiła po sobie pewnie procedury. Tak, tak. Pierwszy screening Agnieszka. To oczywiście, tam rozmowy na LinkedInie, pierwsza rozmowa telefoniczna, jakby wybadanie skill setu ogólnego. Mhm. Tak? Agnieszka też przyszła do nas już z, z software house, więc wiedziała trochę technologiczny żargon, znała, mhm. tak? jak, jak pogadać z, takim, z taką osobą. I no, po tym wysyłaliśmy, jeśli po tym screeningu wszystko pasowało, wysyłaliśmy test. Mhm. Nie? I ten test to było trochę, trochę pytań otwartych, trochę pytań zamkniętych. Mhm. Mm, I ten test był sformułowany tak, żeby bardziej niż na prawidłowych odpowiedziach zależało nam na tym, żeby zobaczyć, jak kandydat myśli. Okej. Okay. Tak, no bo proces myślenia w SEO jest mhm. bardzo no tak. pożądaną rzeczą. Tak? Czyli I to po tym, nie wiem, jakiś przykład pytania, jakbyś mógł podać. Wiesz, co moje ulubione pytanie. Gdybyś mógł zapytać Google mm -hmm. o trzy rzeczy, ale muszą tylko odpowiedzieć tak lub nie okay. do Google. I to bardzo dużo mi pozwala zobaczyć właśnie w tym czy na, <laughs> czy na Tak to mi bardzo pozwala zobaczyć pierwsza rzecz na jakim poziomie już poniekąd jest kandydat, no bo mhm. jak zada jakieś pytanie bardzo banalne, no to już możesz sobie powiedzieć, no kurczę, zmarnowałeś trochę pytania, mhm. Po drugie, no wymaga to kreatywności, mhm. bo ja jak dołączałem do firmy, to też miałem to pytanie i kurde, powiem ci, że to chyba było najbardziej upierdliwe pytanie, mhm. które zeżarło mi najwięcej czasu. No i ostatecznie wiesz... Na, jak już zapraszam takiego kandydata na interwiu, mm -hmm. to każę im odpowiedzieć na to pytanie i zargumentować. Okej, okay. no to <laughs> możesz się pastwić nad tym. Czyli, co czyli pytasz, czy no follow kopię, no to <laughs> ja wtedy na interwiu pytam ciebie okay. i dlaczego. Mm -hmm. nie? I to jest bardzo fajne, bardzo fajne ćwiczenie właśnie też, żeby to tak jak mówię, mm -hmm. poznać jak kandydat myśli, poznać trochę wiesz zadziornie trochę, no nie? No bo te pytania jednak, wiesz, niektórzy pytają takie o kurde, ciekaw jestem, co tam, co tam, ale później jak przychodzi do odpowiedzi, no to, wiesz, muszą się zastanowić mm -hmm. i czasami, wiesz, ciekawych rzeczy, ciekawe rzeczy... Mm -hmm. Wynikają. wynikają. Czyli to jest pierwsza rozmowa, tak, z tobą już? To jest już tak naprawdę niemalże finalna rozmowa. Okay. Tak? To jest rozmowa ze mną lub z tymi liderami. To mhm. już zależy, jak mamy, jak mamy czas i dostępność. Zdarzało się nam w paru przypadkach, że mieliśmy jeszcze później dodatkową rozmowę, ale to już bardziej uzupełniającą mnie. Gdzieś tam mhm. jesteśmy prawie zdecydowani, ale coś tam nam po prostu nie pasowało. No nie? I potem jest już decyzja, tak? Później już jest decyzja i... Okej, okay, czy nie, nie, jakoś za długi nie jest to proces, ale to też dobrze chyba, bo dla kandydatów korzystna sytuacja na pewno. No szybko się uwijaliśmy. Naszym celem też było stworzyć proces, który, okej, okay, jest dobrym lejkiem, że nam dostarczy do etapu testu, czy też rozmowy przepuści nam tylko faktycznie sensownych kandydatów, tudzież kandydatki, tak? Natomiast, no... Proces, który nam nie zajmie dużo czasu. Mm -hmm. No nie, no bo wiesz, jak jest kurczę, jak się żyje w agencji. No no tak. czy jaką konwersję mieliście? Mieliśmy chyba 40% osób, które doszły do Kozmowa. testu, okay. które zatrudniliśmy. Nie, także te pierwsze testy test? na dziesięć to zatrudnienie, tak? Nie, nie, nie. Y cztery testy na 10 okay. to było zatrudnienie. Po odsiewce, że tak powiem, wszystko. Przez Agnieszkę i test mhm. już praktycznie do rozmów przychodziły osoby praktycznie, które mieliśmy albo bardzo dobre przeczucie, albo były na tyle silnymi kandydatami, że, że wiedzieliśmy, że coś z tego najprawdopodobniej mhm. będzie. A dla kandydatów samych co było kluczowe? Czy nie wiem, jakieś atrakcyjne wynagrodzenia, czy to międzynarodowe otoczenie, czy co doceniali jakby w możliwości pracy u Was jak zatrudnialiście ich? Hmm. Bo to też trochę dla agencji jest podpowiedź, jak budować konkurencję na rynku, gdzie brakuje specjalistów, gdzie trzeba o nich trochę walczyć. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, no to myślę, że mamy górną półkę przedziału rynkowego. Hmm. Jeśli chodzi o benefity, jakieś takie dodatkowe rzeczy, no to raczej standardy typu karta multisport, jakieś tam hmm. okazjonalne pizze, piwa hmm. w firmie, jakieś tam takie, takie imprezy integracyjne nie mamy jakoś super dużo benefitów mhm. jako takich mamy fajny budżet treningowy, który jest przydzielany na rok dla każdego mhm. i każdy może sobie nim dysponować jak chce, mhm. jeśli chce pojechać na konferencję to może sobie pojechać na konferencję kupić książki, może kupić książki, kursy i tak dalej ale to międzynarodowe środowisko Mm -hmm. bardzo często się przewijało, ciekawe projekty mm -hmm. bardzo często się przewijały i w paru przypadkach się przewinęło mm -hmm. gdzieś tam moje imię. Okej, okay. czyli też ludzie <laughs> idą tam, za ludźmi. Że gdzieś tam widzieli mnie gdzieś na webinarze albo gdzieś, albo coś tam przeczytali, gdzie ja byłem wspomniany i, mm -hmm. i, i, i fajnie było pracować. No Czy też w tym kontekście ci jakby wiele dały te wystąpienia? Czego się w ogóle nie spodziewałem, bo tak jak mm. mówiłem wcześniej, ja tego, ja tego praktycznie nie śledzę. Mm -hmm. No to, to, to myślę, że to jest ważne, bo ludzie chcą z ludźmi pracować, więc mm -hmm. każdy chce, nie wiem, grać w teamie, gdzie jest Lewandowski, prawda? No tak, ale też wiesz, kiedykolwiek nie jestem na rozmowie kwalifikacyjnej, to myślę o tym tak, że ta rozmowa jest tak samo dla mnie, jak dla kandydata, mm -hmm. no nie? Więc wiesz, rozmawiam z nimi tak, jakbym, praco tak, jakbym już z nimi pracował. Mm -hmm. Tak, Jeśli, nie wiem, gdzieś na teście popeł popełnił ktoś błąd, tak? no bo się zdarza przecież. Tak? Mm -hmm. Zresztą, tak jak mówiłem, nie, o, nie najbardziej o prawidłowe odpowiedzi mm -hmm. nam chodzi, ale o system procesowania informacji <laughs> i myślenia, tak. no to na przykład zawsze dążę do tego, żeby dowiedzieli się albo pomagam im wykminić mm -hmm. dobrą odpowiedź na mhm. samej rozmowie kwalifikacyjnej i moim celem jest to, żeby zawsze po rozmowie kwalifikacyjnej wyszli z niej z czymś, czego nie wiedzieli wcześniej. A potem ten Candidate Experience budujecie jeszcze jakoś, na przykład nie wiem, jak kogoś nie zatrudniliście, to też dajecie mu feedback, jak to też wygląda? Zawsze. Okay. Każdy Przez... dostawał odpowiedź na każdym etapie. Nie? Mhm. Jeśli odrzucaliśmy kogoś po screeningu, to wiedział o tym, a nie tak jak czasami, że wyszedł gdzieś CV i... Zadzwonimy do pana. I nie wiesz, nie. No, <grym> tak. no. Także zawsze tak było, wiesz. Znowu, no nie? Może teraz taka osoba nie wpadła, że tak powiem, do, nie przeszła tego etapu, tak? Ale podreperuje się albo, nie wiem, będziemy mieć troszeczkę inne zapotrzebowanie za jakiś czas. <grym> I może warto nie palić ze sobą mostów. Tak? No tak, nie no, to Trzeba się poważnie do ludzi traktować. Dokładnie. To jest chyba najważniejsze w procesie rekrutacyjnym, żeby każdego traktować poważnie i jak potencjalnego pracownika. Mhm. A w kontekście przyszłości, jak ci się wydaje, jak będziecie ewoluować i jak w ogóle agencje powinny ewoluować, bo to może ludzie nie są zbyt dobrzy w przewidywaniu przyszłości, ale zróbmy sobie takie ćwiczenie, może krótkoterminowej przyszłości, w którą stronę wydajecie, że się rozwiniecie albo rozwinie się rynek. Dobre pytanie. Zawsze takie, zawsze takie pytania o przyszłość trochę, trochę mi burzą, że tak powiem, proces myślowy, bo to jest strasznie ciężkie do przewidzenia. Nie? Ja, co jest błędem, ale często analizuję, czy tam przewiduje przyszłość, patrząc na historię. To jest taki efekt pewności wstecznej się nazywa. Tak. że Wydaje nam się, że łatwo przewidzieć przyszłość na bazie przeszłości. No, <laughs> tak a niestety czasami, <laughs> czasami bywa bardzo prze przekorna, no tak. Nie? tak jest analiza techniczna na giełdzie zbudowana, że patrzysz na wykres no. w przeszłości i wydaje ci się, że jak on się zachowywał w takim okresie tak, to powinien w przyszłości się tak no, zachować. To za dużo myślę, zmiennych, tak, tak jak w Google, nie? Tak, no właśnie. To. Su, wiesz co, Kurczę, spróbujmy odpowiedzieć jakoś na to. No, na, pewno, na pewno my zastanawiamy się już nad zatrudnieniem kogoś, kto jest typowym analitykiem statystycznym. Mm -hmm. tak, kogoś, kto będzie nam mieli udane. Techniczne SEO. Widziałem u Was usługę już, analiza danych, tak? Na stronie. Związane yy... z tym? A nie wiem, nie wiem. Może coś wrzucili, a jeszcze nie <laughs> wiem. Tam jak macie ofertę, to macie Data Analysis, tam, taką ofertę, ale to... Nie wiem, nie wiem. W ogóle nie sądzę, że, że coś takiego już jest, bo jeszcze się do tego bardzo przygotowujemy. No Okej, okay, to może ktoś diploś zrobił za wcześnie. Kurczę, no głupio by było. Zaraz skakuje, gdzie mój telefon. Okej, okay, ale to wróćmy do tego. Szukacie już kogoś od analizy danych, tak? Mhm. E, tak. Też dużo czasu w mojej, na moim talerzu, czy tam dużo miejsca na moim talerzu jest, zajmuje, tak jak mówiłem, projektowanie systemów. Wiem na pewno, że będę do tego potrzebował pomocy, więc jakiegoś drugiego architekta oprogramowania mhm. będę szukał niedługo myślę bo po prostu zaczynam nie udźwigać tego wszystkiego mhm. A to jest trochę tak, że taki wewnętrzny software house będziecie tworzyć wiesz, hmm. moim celem jest w ciągu trzech lat mieć właśnie software house okay. nie? który będzie, nie wiem, pracował nad jakimś albo wewnętrznym rozwiązaniem, albo jakimś sasem, być może trochę mhm. bardziej komercyjnym okay. konkurencją do samego <laughs> to, to na pewno będziemy szukać dewelopera myślę do, do narzędzi wewnętrznych no i jakby systematycznie powiększać zespół SEO. Mhm. E, tak, no ale wiesz, jak to jest w agencji. Mhm. E, tak, wszystko zależy od sprzedaży. Mhm. A czy jeżeli chodzi o e, specjalistów, to będziecie, nie wiem, premiować taką umiejętność full stack, czy bardziej dzielić te kompetencje, nie wiem, na on-page, link building, e, content link building. Tylko tyle, żeby ktoś wiedział, jak przeanalizować profil i, zdobyć, i, i przygotować strategię. No bo do link do buildingu mamy osobny zespół, mhm. tak? tak? Także tam ogólnie jest stała rekrutacja w mhm. naszym Outreachu. Natomiast no jeśli chodzi o SEO, no to oni, wiesz, mają wymagania odnośnie linków, tak? Muszą mhm. określić wymagania, określić strategię. Określić, że tak powiem, punkty wejścia, mhm. jeśli chodzi o jakieś jakościowe parametry. No i tyle, tak? Więcej, więcej nie powinno ich interesować. Okej. Okay. Tak? Nie wiem. Na razie prejmuje, premiujemy full stack. Myślę, że z biegiem czasu, jak będziemy cały czas rosnąć, no to stanie się w pewnym momencie tak, mhm. że jednak te specjalizacje będą istotne, ale nadal. Gdzieś tam mam pewien problem z wyobrażeniem, jak to później ułożyć strukturalnie mhm. też. No nie, no bo. Na kurczę, pewno odpowiedzialność, by się rozmyła trochę. No właśnie, i teraz też powiem Ci tak, że a propos budowania nowoczesnej firmy. Pew chyba rok temu mieliśmy tak, że chcielibyśmy, tacy, chcieliśmy być tacy fajni Amerykańscy. <gry> i kurczę, no rozbiliśmy odpowiedzialność tak, że później Nikt nie wiedział, kto tak naprawdę wiesz odpowiada za jakieś spadki na kampanii, no nie? Mm -hmm. No bo wiesz, z jednej strony była osoba, która odpowiada przed klientem, z drugiej strony była osoba, która odpowiada przede mną. Mm -hmm. One się nie komunikowały trochę i wiesz, i trochę był, mm -hmm. był taki disconnect, no nie? E, także musieliśmy to roz, rozłożyć mm -hmm. i ułożyć na nowo, no nie? Okay. Także takie wpadki też się zdarzają, nie? E, także, no będę musiał na tym na pewno pomyśleć, bo na przykład, już samo rozbicie zespołu Dew i SEO na dwa, mhm. to też było trochę, trochę wymagające z tego względu, że dewów, których zatrudniamy, zwłaszcza bardziej pod kątem implementacji, mm -hmm. no, muszą mieć już jakiś skillset SEO-owy, nie? Mm -hmm. Muszą wiedzieć, wiesz, co to znaczy jakiś tam canonical, nie? Mm -hmm. Na przykład, tak? I to nie mówię, bardziej że Bardziej z tylko... devów robicie seo czy z seo devów? Bardziej z devów SEO-owców. Okej. Okay. No. Ale... To nam się zaczęło w dwóch kierunkach. Tak? Tak. I w sumie... Chyba łatwiej było nauczyć seowca jakoś, no bo też nie, nie robisz tych aplikacji komercyjnie, więc nie muszą być jakieś mm -hmm. super super wiesz poukładane, obiektowe i tak dalej łatwiej no. było sobie no mówisz kogoś... Senu to teraz? nie, nie, senu to senu to, senu to akurat są profesjonalni deweloperzy ale takich deweloperów do takich aplikacji wewnętrznych no to jakiegoś frameworka Pythonowego czy, mhm. czy tam biblioteki Pandas czy, czy jakiś mhm. prostych bibliotek NLP Spacey czy gensim no to dosyć mhm. łatwo było nauczyć więc w dwóch kierunkach ale mm, no ale to właśnie są plusy i minusy tak jak mówisz no. Teraz właśnie ten wcześniej wspomniany Dominik, e, który był trochę bardziej seowcem, teraz jest trochę bardziej deweloperem i myślę, że jego kierunek mm -hmm. idzie właśnie w, de w deweloperkę. E, no ale zobaczymy, nie? Wszystko mm -hmm. czas pokaże, nie? Mówiliśmy o strukturze firmy, teraz znowu jakieś wycieczki, o co <laughs> Tak. A w kontekście w ogóle modeli rozliczeń, myślisz, że coś się tu zmieni? Czy nie wiem, dalej time i material, czy, czy jakiś timesheet, czy całe jakieś opłaty abonamentowe, jak to wydaje ci się będzie ewoluowa ewoluowało? Bardzo ciężko mi powiedzieć. Wiem na pewno, że mamy coraz więcej zapytań od różnych klientów o model współpracy w stylu JV, Nie? joint venture, mhm. że, wiesz, że mamy... Że mniejszy budżet, na przykład klient nam płaci, albo dzieli z nami, z nami zyski ze strony, i wiesz, mamy wtedy dodatkowy, dodatkową motywację, żeby tą stronę szybciej, lepiej wypromować. Okay. Tak? Tylko, że na razie nie operujemy w tym. Mamy jeden projekt, to bardziej jest prywatny projekt w którym tak działam, ale, ale jako agencja na razie nie, nie rozważamy takich propozycji. Też joint venture, że dołączacie na zasadzie macie, partycypujecie w zyskach, czy partycypujecie też tak. jako współwłaściciele firmy w jakimś tam szerokim horyzoncie? Tak jak mówię, nie eksplorowaliśmy tego okay. za bardzo. Mój joint venture jest tak skonstruowany, że jeśli dowiozę w pewnym okresie czasu odpowiedni wynik finansowy, to też Zaczynam, jestem włączony jako współwłaściciel mhm. projektu całego. Okej, okay. no to też taki popularny model, wydaje się, zwłaszcza w Stanach, chociaż w Polsce też tych joint venture'ów teraz powstaje całkiem dużo. Mhm. No, wydaje mi się, taki trochę model performanceowy będzie jednak promowany, bo wszystkie inne otoczenie jest modelu performanceowym rozliczane, więc cały marketing w kierunku performance'u w zasadzie idzie. Nawet te działania, powiedziałbym, które wydawały się, że nigdy w tym kierunku nie pójdą, jak PR czy czy jakaś telewizja, no to też w tym kierunku gdzieś tam zmierzają, bo są inne media i łatwiej je mierzyć. Ciekawy, ciekawy temat. Dobra, tak. Temat powiedzmy agencji mamy zamknięty. Pewnie więcej tam wiedzy na temat tego, co robicie można na waszej stronie, na waszym blogu. Też widzę, że dużo się w treści pojawia, więc tam też odeślemy. Ja jeszcze jeszcze kilka pytań końcowych. Jakie blogi, podcasty o SEO polecasz? Eh, Senuto <laughs> podcast zwłaszcza ten, odcinek. zwłaszcza ten odcinek nie każdy eh, słuchałem solidną robotę robisz także dziękuję eh, super blogi eh, Baklinko eh, mm -hmm. Ahrefs eh, Matt Digity, Matthew Woodward Craig Campbell on już bardziej na on, YouTube. On bardziej, on bardziej na YouTubie to jest też ciekawa postać. Nie zawsze się z nim ze wszystkim zgadzam, ale generalnie facet ma świetne pojęcie i no już tyle lat działa w afiliacji też, że, że warto go naprawdę posłuchać. Mhm. Podcastów, webinarów, kurczę, SEO-owych SEO za bardzo nie słucham. Mhm. E, tak? Mogę polecić, to też wcześniej wspomniałem o Impact Theory, mm -hmm. kanał na YouTube, chyba też mają już teraz podcast. To jest trochę, trochę taki rodzaj Joe Rogan show, gdzie zapraszają mm -hmm. fajne, znane lub trochę mniej osoby, które odniosły sukces i jest bardzo motywujące, żeby dowiedzieć się, jak ludzie, mm -hmm. jak ludzie postępują. Czytałeś książkę Tools of Titans? Tools of Titans, tak. mm. Yeah. To jest Toma Ferisa książka i on tam zaprasza... Okay. 70 takich osób powiedzmy na poziomie Baraka Obamy i zadaje im te same pytania, tam jest zestaw 20 pytań. To też jest ciekawe. A, ciekawe. Słyszałem o tej książce, ale tak. nie prze, Na przykład nie, nie wiem, co byś powiedział sobie, kiedy miałeś 20 mm. lat. nie te, Tego mm. typu pytania tam są, powiedzmy, ale też bardzo dużo jakichś typu książek pada, narzędzi, nie wiem, mm. porad dietetycznych, sił jakby fitnessowych i tak dalej, więc polecam ci, jeżeli jakby w kierunku takiej inspiracji lubisz, iść, to, to bardzo fajne, mm. bo to ci otwiera gdzieś tam, nie wiem, źródło wiedzy. Na całe życie, bo tam masz 100 książek, które potem możesz no. sobie przeczytać. Nie? Jasne. Ja jestem wielbicielem książek. Chciałbym mieć więcej czasu na ich czytanie, <laughs> ale u mnie na półkach to nie jest tak dużo jakiejś tam literatury pięknej czy, czy przygodowych, beletrystyki, książek i tak dalej. Natomiast, natomiast większość jest biznes, <laughs> rozwój firmy. Literatura faktu. Literatura faktu, tak. Także, także a dzięki o, za polecenie. W SEO jeszcze kogoś warto śledzić, bo wymieniłeś takie bardziej personalne blogi, a jeszcze jest ko ktoś, kogo śledzisz nie wiem, na Twitterze, Facebooku, LinkedInie, kto ciekawą wiedzę albo treść dostarcza w kontekście SEO? Wiesz co, przykro mi bardzo to powiedzieć, ale ja mam tak strasznie mało czasu na social media, <śmiech> 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 że, że mało kiedy śledzę, nie? Okay. Zdarzy mi się artykuł na, nie wiem, Search Engine Journal czy coś, że ktoś wspomina co, coś na Twitterze się wydarzyło, no to wtedy mm -hmm. tylko idę na chwilę, patrzę albo jakąś firmę zbluzgać no tak. <grym> Okej, okay. a gdzie cię nasi widzowie albo słuchacze mogą złapać? E, najlepiej na mailu, bo tak jak mówię, <grym> zdarza mi się rzadko bywać na, na social mediach. E, to jest radekmałpapaluszek.me. Mm -hmm. Natomiast no, jak się odezwiecie na social mediach, wszędzie mam nick rad paluszak. Okay. To, to pewnie się odezwę w końcu. Dobra, super radek. Dziękuję Ci bardzo za, za rozmowę. Dobrze się bawiłem. Mam nadzieję, że nasi widzowie też. Mam nadzieję, że Ty też. Dzięki, dzięki. Dzięki, do zobaczenia.